No dzień dobry, kochani. E, dajcie znać, czy słychać, dajcie czy, znać, czy widać, czy nie mam głosu z jak Darth Vader, dlatego że Ekam Live lubi robić taki numer na samym początku transmisji. E, natomiast e, przyjmuję założenie, że na razie słychać, także. Bardzo serdecznie się z wami e, witam. Cieszę się, że jesteście. E, jak to mówią na live'ach, tapujemy, tapujemy. E, jest Agata Jankowska. Cześć Agato. E, zakładam, że jeśli nie było żadnego narzekania, to że słychać, ale zaczekam na jakieś potwierdzenie w komentarzu, zanim e, zacznę z wami rozmawiać. Gaming Forge, cześć. I zakładam znowu, że ten taki kciuk w górę to jest, że wszystko, wszystko słychać. O i nareszcie rzuciły się komentarze, tak? Więc Gaming Forge mówi, że słychać. I Kania też mówi, że słychać. I IT Skills mówi, że słychać. I widać co od razu widać, że masz IT Skillsy, a Laura mówi: cześć. Paweł mówi, że jest OK. I Tomek też mówi, że jest OK. <laughs> Więc bardzo się cieszę, słuchajcie, że jesteście. Nie jestem w stanie się z Wami wszystkimi przywitać. Natomiast cześć Wojtku, cześć Kasiu, hej. A statystycznie rzecz biorąc, Janina jeszcze się. O, tata, gdzie są moje pieniądze z komunii? Czyli standardowo po prostu. Eee, więc, więc to, widzę niektóre znajome twarze Dobra, słuchajcie, nie będę się z wami witał przez cały live, to nie o to chodzi eee, Bardzo się cieszę, że jesteście, bez jakichś zbędnych wstępów Dzisiaj porozmawiamy sobie, słuchajcie, eee, o tym w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe w e commerce eee, Natomiast zanim zacznę, kilka takich ogłoszeń parafialnych, które, które chciałbym wam podrzucić Dlatego, że eee, no, dzisiaj się parę rzeczy wydarzyło więc też chciałbym się e, nimi e, z, wami, e, z wami podzielić. E, więc pogadajmy słuchajcie o tych ogłoszeniach parafialnych. E, ja sobie jeszcze ryjek włączę tutaj na dole. E, więc pierwsze ogłoszenie parafialne jest takie, że Idrasil, mm, czyli moja społeczność dla przedsiębiorców, e, ma takie spotkania coroczne, roczne, co półroczne. E, I ja dzisiaj pokazałem, kto będzie gościem. Jestem strasznie dumny z tego, więc muszę się z wami też podzielić. E, gościem tego rocznego meetupu będzie Piotrek koniecznie. Niebezpiecznika. Jeśli byliście kiedykolwiek na jakiejś konferencji, na której Piotrek występował, doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że nie sposób się dobchać właściwie na jego wystąpienie. Zwykle jak ktoś przyjdzie za późno, to po prostu nie wchodzi, więc tym bardziej jestem dumny z tego, że Piotrek przyjął moje zaproszenie i że możemy sobie z nim, będziemy mogli sobie z nim pogadać. Więc słuchajcie, meetup będzie w Krakowie 26 kwietnia o godzinie 17. Tutaj sobie możecie zeskanować link do biletu, jeśli chcecie kupić na to bilet. Od razu powiem, że jakby iganie, czyli ludzie, którzy są w mojej społeczności, wchodzą na ten event za 299 zł, natomiast ludzie, którzy nie są w mojej społeczności, wchodzą na ten event za 799, o ile dobrze pamiętam. I to jest pierwsze z dwóch e, ogłoszeń. E, Laura mówiło niebezpiecznik i to jest absolutnie prawidłowa reakcja. E, dlatego, że Piotrek jest absolutnie rewelacyjny, jeśli chodzi o to, e, o to co robi. E, natomiast drugie ogłoszenie parafialne, które mam dla Was. Drugie z dwóch, nie będzie więcej, obiecuję. Jest takie, że odpaliłem kurs, taki dosyć duży kurs, który Was może interesować, ludzi, którzy przyszli na ten webinar. Kurs nazywa się Marketing e-commerce. On leży na stronie zakamarki marki. To jest kurs, z którego jestem bardzo dumny, dlatego że bardzo dużo tak naprawdę zrobiłem, żeby żeby on powstał. I teraz to, co dostajecie w tym kursie, to jest 8 godzin materiałów wideo, takich naprawdę skondensowanych, porządnej jakości. 17 lekcji, które są napisane i zrealizowane od początku w polskich warunkach, czyli nie rozmawiamy o jakichś tam zagranicznych narzędziach. Jeśli robicie e-commerce w Polsce, ale również z takimi perspektywami za granicą, to będziecie się po pierwsze dobrze bawić, a po drugie... Hmm, Będziecie, będziecie się bardzo dużo uczyć. Jest 17 list zadań i PDF-ów do uzupełniania, które tak naprawdę mają Was przeprowadzić przez cały proces robienia marketingu w e-commerce'ie i teraz on jest dla sprzedających produkty i usługi, także cyfrowe, więc, więc to i ten kurs, słuchajcie, on standardowo, jak wejdziecie na stronę zakamarki marki, on kosztuje 1990 złotych za te 8 godzin, 17, checklist i, i pdf -y, i wszystkie inne rzeczy. E, on do jutra, do północy kosztuje 1490 zł, gdybyście chcieli kupić, e, ale jeśli macie Yggdrasil'a, to się nie rzucajcie, dlatego że w Yggdrasil'u ten kurs jest w cenie, on jest za darmo, tak? Więc tutaj znowu możecie sobie wys wyskanować linka, e, za pomocą którego możecie go kupić, natomiast e, jeśli macie Yggdrasil, e, to dla abonentów Iga, słuchajcie. Ten kurs razem z innymi kursami, które tam są, jest. <coughs> przepraszam bardzo. Jest za darmo. <coughs> I, a tutaj jest jakby link do Yggdrasila, gdybyście chcieli sobie wyskanować. Szczerze mówiąc, nie wiem, w jaki sposób działają te QR-kody na live'ach. To jest jeden z takich eksperymentów, które chciałbym zrobić, no ale jest spora szansa, że działają, więc to są moje dwa ogłoszenia parafialne. I już tak naprawdę jest po wszystkim, jeśli chodzi o reklamę. E, Różowy Pegas mówi, że to jest świetny kurs, polecam, dlatego, że właśnie, no, Iganie ten e, kurs mają e, od kilku tygodni i jakby te lekcje już tam, e, już tam wychodzą, więc, więc e, jeśli robicie tak naprawdę jakiś e-commerce, e, bardzo serdecznie polecam. Jestem nieobiektywny w tej kwestii, ale jest kilka osób, które e, ten kurs robią już, czy już skończyły, więc więc e, dużo bardziej obiektywne w tej kwestii. Koniec, słuchajcie. Wracamy do naszego programu. I to, o czym chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać, to jest, Kasia mówi, że linki działają. Uff, nie, to jest, to jest, jak się eksperymentuje na żywym organizmie, to zawsze się człowiek boi. To, o czym dzisiaj z Wami chciałem porozmawiać, słuchajcie, to jest tak, jak było w tytule, czyli od scrollowania do kupowania, w jaki sposób zorganizować sobie. Mm, te social media, żeby one pracowały w e-commerce. Natomiast kiedy zapowiadałem to, to obiecałem, że jakby pogadamy sobie o takim audycie modelu biznesowego. I to, e, o czym chciałem z wami porozmawiać, ten taki główny framework, wokół którego dzisiaj będziemy się kręcić, to jest właśnie model biznesowy. I teraz, jeśli rozmawiamy o tym, co to jest model biznesowy, Generalnie każdy ma jakieś takie wyczucie na temat tego, czym on jest, ale w momencie, kiedy sobie to sformalizujemy, to jest nam dużo łatwiej układać biznes. Natomiast sprowadza się to do tego, że to jest tworzenie wartości dla klienta i w jakiś sposób zarabianie pieniędzy. I to, co chciałbym z Wami dzisiaj zrobić, to chciałbym rozłożyć ten model biznesowy na elementy pierwsze, na klocki, a następnie przyjrzeć się. Każdemu z tych elementów, co możemy zrobić w kwestii tego właśnie dawania wartości, żeby było lepiej, w jaki sposób media społecznościowe mogą się nam do tego przysłużyć. I przede wszystkim chcę Wam dać kilka gotowych narzędzi, których jesteście w stanie użyć właśnie do tego, żeby, żeby to rozkręcić. Więc to nie jest typowy webinar. O tym, jak robić media społecznościowe, to jest bardziej takie strategiczne ujęcie. E, natomiast zakładam, że Wam się spodoba, dlatego, że, no właśnie, po pierwsze, wiem, że działa, a po drugie, to nie jest coś takiego, co możecie spotkać na co dzień. I teraz, kiedy rozmawiamy o tym, jakie są elementy modelu biznesowego, no to ja będę, jeśli chodzi o te slajdy, ja będę je wrzucał, to mniej więcej dwa na slajdy, a potem będziemy sobie tam zagłębiać się w środek i e, omawiać je w, z większą ilością szczegółów. Pierwszy element, na które musimy zwrócić uwagę, słuchajcie, to są segmenty klientów, czyli tak naprawdę odpowiedź na pytanie, kto zyskuje na e, Twojej obecności. I teraz chciałbym zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. E, segmenty klientów, czyli Twój rynek, to nie jest to samo, co ludzie, którzy od Ciebie kupują. To jest bardzo proste do wyjaśnienia w momencie, kiedy na przykład wyobrazicie sobie, albo być może przypomnijcie z doświadczenia, jak kupowaliście suknię ślubną. Myślę, że bardziej dziewczyny niż chłopaki, ale wiecie. Eee, I teraz, e, kiedy rozmawiamy o kupowaniu sukni ślubnej, to z jednej strony, słuchajcie, jest klient, klientka na tę suknię ślubną, czyli potencjalna panna młoda, natomiast z drugiej strony są ludzie, którzy jej towarzyszą w wycieczce do salonu sukien ślubnych. E, I teraz to mogą być przyjaciółki, to mogą być siostry, to może być mama, tata, przyjaciele, ktokolwiek. Natomiast e, oni nie są klientami. Ale oni mają wpływ na decyzję podejmowaną przez ostatniego, ostatecznego klienta. I to, co chcę Wam uświadomić, to jest to, że segmenty klientów, które my mamy, to są tak naprawdę, mówiąc najszerzej, wszyscy ludzie, którzy mają potencjał wpływu na decyzję o, o zakupie. O, Kuba Biel przyszedł. E, dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Jakub, jesteś strasznie spóźniony, bo e, jakby ja już zacząłem, a ty jeszcze nie kupiłeś. E, muszę anegdotę opowiedzieć. Jak Kuba jest, to muszę anegdotę opowiedzieć. E, wyświetlę Kuba Twój komentarz. E, <laughs> Kiedy zaczynałem Idrasila, to był kwiecień 2022 roku, ile dobrze pamiętam, Kuba. Też robiłem webinar na początek, jakiś taki wprowadzający. I Kuba dochapał się do strony sprzedażowej, zanim ja w ogóle ją ogłosiłem. Więc zanim odpaliłem webinar, już mi mail doniósł, że, że mam pierwszego klienta, i to był Kuba. Więc on Forever Endeavor ma odznakę człowieka, który kupił Idrasila, zanim on był. Dostępny dla publiki szerokiej. E, I to jest coś, z czego Kuba jest i będzie sławny forever and ever, poza tym, że jest świetnym marketerem. Wracamy do naszych spraw. E, Kubie się spóźnił tramwaj motyla noga. Czyli e, słuchajcie, chcę wam pokazać, że, że ten rynek to jest troszeczkę szerszy. Yy, I pytanie, na które musicie sobie odpowiedzieć, to jest pytanie, czy te wasze media społecznościowe, na przykład, czy w ogóle cała strategia marketingowa jest kierowana do rynku masowego, czy do niszy. I teraz. Yy, jest wielka, nawet nie chciałbym powiedzieć, moda na niszę, dlatego że moda sugeruje, że to jest coś chwilowego, a, a te nisze one są obecne w marketingu od dosyć długiego czasu. I to jest jakby jak najbardziej prawidłowa obecność, prawidłowa decyzja. To znaczy, że pewnego rodzaju fałszywą zachłannością jest celowanie w bardzo szeroki rynek na początku działalności, dlatego że Jedną rzecz wam chciałem wytłumaczyć, znowu na bardzo prostym przykładzie. Jeśli macie dziecko, które chcecie nauczyć francuskiego, to dużo chętniej wybierzecie szkołę francuskiego dla dzieci, niż szkołę językową. Ta podwójna specjalizacja, francuski i dla dzieci, sugeruje wyższą jakość produktu, nawet jeśli ja się nie zająknąłem na temat tego, co tak naprawdę w środku, tej, w tej szkole językowej sprzedaje. Eee, I to jest potęga niszy. To znaczy, że my rozmawiamy tak naprawdę o zajmowaniu nisz, właśnie dlatego, że bez specjalnego wysiłku jesteście w stanie przekonać klienta do wyższej jakości waszego produktu czy usługi, tylko dlatego, że adresujecie niszę. E, więc to i ta biznesowa zachłanność, fałszywa zachłanność właściwie, e, ona sprawia, że my e, chcemy m, adresować nasz produkt czy usługę do wszystkich, ale ludzie wtedy, jak adresujemy do wszystkich, od nas nie kupują, bo przegrywamy. Z ludźmi, którzy adresują to tylko i wyłącznie do y, konkretnej grupy. Więc to jest, słuchajcie, pierwszy element na tym slajdzie, pierwszy, w który się zagłębimy, czyli segmenty klientów, a drugi, w który chciałem się zagłębić, nazywa się propozycja wartości. Propozycja wartości, czyli w jaki sposób y, ludzie y, zyskują, jak opowiadasz o tym. E, I teraz, propozycję wartości <grym> możemy ułożyć. Wzdłuż pewnych rzeczy, w które też się zagłębię wydajność, wygoda, wizerunek, wielki cel, bezpieczeństwo, zakup, użytkowanie, zbycie zaraz o tym pogadamy. Natomiast yy, zanim dojdziemy, słuchajcie, do propozycji wartości, pogadajmy sobie o tych segmentach klientów, ale w kontekście mediów społecznościowych. To znaczy, że dwie rzeczy musicie ułożyć, żeby to grało. I ja mam problem z mediami społecznościowymi: <laughs> następujący. E, Duży problem słuchajcie, w marketingu ogólnie to jest problem z mierzeniem marketingu. I marketerzy albo nie mierzą tego marketingu, albo jest dużo przypadków, kiedy robią to źle. I social media skłaniają nas do tego, możecie mi wierzyć lub nie, ale zobaczycie zaraz na przykładach. Social media skłaniają nas do tego, żebyśmy mierzyli źle, dlatego że social media dają nam e, pewnego rodzaju metryki. E, Daniel Kahneman. Niestety zmarły niedawno noblista od psychologii podejmowania decyzji, miał takie po powiedzenie: What you see is all there is. To, co widzisz, jest wszystkim, co jest. To znaczy, że jeśli dostajesz jakiś numer, jakąś liczbę i ślepisz się na niego, na, 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 na ten numer, e, to wydaje ci się, że żadne inne metryki nie istnieją. I to, czym nas karmią media społecznościowe, słuchajcie, to są bardzo często fałszywe metryki. No bo jeśli ja mam konto na Instagramie, ja sobie wrzucam jakiś materiał na to konto na Instagramie. E, ja dostaję lajki, i ja te lajki widzę, to są te metryki, które ja widzę. Ja się mogę nimi jarać, natomiast podstawowy problem polega na tym, że te metryki, którymi karmi mnie Instagram, nijak nie są skorelowane z moim rynkiem. To znaczy, że jeśli ja mam tę szkołę językową dla dzieci, Pawełek mówi, Pawełek mówi, że, że jakby świetny przykład, dziękuję bardzo. Mam tę szkołę językową dla dzieci, to moimi klientami są rodzice. Dzieci w wieku, itd, i tak dalej. Tylko, że lajki, które dostaje na Instagramie, ja nie wiem, czy one są od rodziców, czy one są od kogoś innego. Instagram nie czyni tego rozróżnienia. I w momencie, kiedy my się jaramy tylko i wyłącznie, słuchajcie, wyświetleniami i lajkami, natomiast nie nakładamy na to tej warstwy rynku, czy to są właściwi ludzie, to jest spora szansa, że możemy jarać się teoretycznie dobrze zrobionym marketingiem, a on wcale nie jest dobrze zrobiony, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie to nie są właściwi ludzie. Więc kiedy rozmawiamy, słuchajcie, o, o, o tych właściwych ludziach, to yy, pogadajmy sobie na przykład o, o social mediach, krajobrazie polskich social mediów. E, Anno Domini 2023, bo to jest najnowsza wersja tego raportu, która, która wyszła, e, zaraz wam powiem, o jaki raport chodzi, yy, i pogadajmy sobie o tym, co się tam dzieje na tych mediach społecznościowych. I teraz yy, pierwszy parametr, na który możemy zwrócić uwagę, nazywa się pokrycie, czyli tak naprawdę, czy media społecznościowe są popularne, czy nie są popularne, czy Facebook umiera, bo nie powinniśmy też. Kierować się tylko i wyłącznie jakąś taką, nie wiem, obiegową opinią. Zaraz zresztą Wam pokażę, e, o co mi chodzi. E, najpopularniejszymi mediami społecznościowymi w Polsce w tej chwili są YouTube i Facebook które nie mają tak specjalnie różnic. Pokrycie generalnie e, mediami społecznościowymi wszystkich to jest jakieś 97% Polaków. Jest 3% ludzi, którzy nie mają dostępu z takiego czy innego powodu do mediów społecznościowych, natomiast pojedyncze serwisy, które mają największe pokrycie, to są właśnie YouTube i Facebook. Zaraz za nimi są Instagram i TikTok, e, tylko że jest między nimi dosyć, dosyć spora dziura. E, no i... To są te takie ogólne, jeśli chcielibyście iść na ogólny rynek, natomiast są też nisze. I teraz, kiedy rozmawiamy o niszach, to rozmawiamy o pewnej korelacji z waszym rynkiem, i na przykład LinkedIn. To jest nisza ludzi z wyższym wykształceniem. To jest serwis społecznościowy, w którym jest największy odsetek ludzi z wyższym wykształceniem. Badanie w ogóle, o którym mówię, to jest, słuchajcie, Gemiusa Polskich Badań Internetu, Social Media Anna Domini 2023. Więc, więc jakby w miarę świeże, ale no już powinna być jakaś nowsza wersja tego raportu. Mam nadzieję, że, że niedługo. To są te dane, którymi my dysponujemy i ja im ufam. tak? To znaczy, że no nie są to mi się, tylko to jest całkiem te. Niezrobiony raport. I kiedy rozmawiamy o parametrach mediów społecznościowych z tego raportu, możemy sobie spojrzeć na zaangażowanie, bo z jednej strony mamy pokrycie, ale drugi parametr, który nas powinien interesować, to jest zaangażowanie. I teraz najbardziej angażującą siecią społecznościową e, według tych badań jest TikTok. TikTok angażuje średnio ludzi na jedną godzinę 22 minuty, a zaraz za TikTokiem jest YouTube. Nie wiem, gdzie oglądacie ten live, dlatego, że go puściłem właściwie na trzy sieci społecznościowe, czyli puściłem go na LinkedIna, puściłem go na YouTube'a i puściłem go na Facebook'a. Natomiast jestem gotów postawić grubsze pieniądze, że LinkedIn ma najmniejszy zasięg z tego wszystkiego. Sprawdzę to potem. Będziemy, będziemy rozmawiać. Zresztą widzę komentarze, które się pojawiają. tak? Widzę komentarze z Facebook'a, widzę komentarze z YouTube'a. Bardzo jestem ciekaw komentarzy z, z LinkedIna. E, na trzecim miejscu, jeśli chodzi o zaangażowanie jest Facebook z 51, 51 minut. E, natomiast znowu, kiedy rozmawiamy o ogólnych parametrach, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest kwestia pewnej korelacji z grupą docelową, dlatego że na przykład, e, jeśli chodzi o Facebooka, e, Facebook angażuje starsze pokolenie, e, a ta różnica jest naprawdę potężna, bo w grupie docelowej 714 badanej w tym badaniu Facebook angażuje już tylko średnio przez 23 minut. Tam ludzie rzeczywiście siedzą na innych mediach społecznościowych e, niż, e, niż inni, więc, więc to w ten sposób wygląda. E, I kiedy rozmawiamy na przykład o korelacji z rynkiem, który macie, jeśli jesteście w stanie wyłapać te korelacje, no to te media społecznościowe powinniśmy tak naprawdę kłaść tam, gdzie jest największa korelacja z moją grupą docelową. I teraz ta korelacja na przykład może być z płcią. E, ogólnie, słuchajcie, w mediach społecznościowych w Polsce jest minimalnie więcej kobiet. Zakładam, że to wynika z demografii, no bo przy pokryciu 97% e, to są naprawdę statystycznie nieistotne różnice. Zresztą ta różnica między mężczyznami a kobietami przy ogólnej demografii jest statystycznie do zignorowania. E, natomiast są sieci społecznościowe, które mają potężną nadreprezentację jednej płci albo drugiej. Nie wiem, czy wiecie, na przykład, um, jaka jest najbardziej sfeminizowana sieć społecznościowa w Polsce? Tak, najbardziej sfeminizowana w sensie jest największa nadreprezentacja kobiet, gdybyście mieli zgadnąć, co byście nominowali. E, ja zaraz wam powiem, także możecie klepać komentarze, one i tak do mnie dojdą za jakieś 30 sekund, więc ja nie będę robił tej pauzy 30-sekundowej. E, <laughs> Ale tę 10-sekundową wam zrobię, żebyście mogli wklepać odpowiedź. My sobie ją potem skomentujemy. Natomiast już przechodząc do odpowiedzi słuchajcie, najbardziej sfeminizowaną siecią społecznościową w Polsce jest Pinterest. Gdzie według badań jest 5,6 miliona kobiet i właściwie połowa tego mężczyzn. Więc, więc to. I Pinterest w ogóle z innych badań, które znamy, widzę odpowiedzi na no, wjechały odpowiedzi. Instagram, TikTok, insta, Instagram to jest, słuchajcie, właśnie to, to, co chciałem wam pokazać. Nie możemy bazować na Artur Tkaczyk, jakby powiedział bardzo dobrze. Nie, nie, nie jesteśmy rodziną zakładam, ale, Aha. więc, więc, IT Skills mówi, Onlyfans. Stawiam grube pieniądze, że jednak nie. Zresztą zastanawiam się nad tym, czy Onlyfans jest siecią społecznościową, bo o ile nie wiem, tam są podobno guziki. Kolega mi mówił, są guziki tam typu udost no to zastanawiam się jakby kto przy zdrowych zmysłach udostępnia pornografię. Proszę, to jest mój ulubiony film pornograficzny i tak dalej, tak dalej, Więc to, ale czekajcie, bo mam drugie pytanie. E, jaka jest najbardziej zmaskulinizowana sieć społecznościowa w Polsce? Słuchajcie, która ma największą nadreprezentację e, mężczyzn, e, i nie będzie to fans od razu Wam powiem. Czyli znowu zostawiam Was z tym 10 sekundowym okienkiem, e, a ja tymczasem naciskam guziczek i się okazuje, słuchajcie, że najbardziej zmaskulinizowaną siecią społecznościową w Polsce jest Twitch. Twitch, którego być może nawet nie braliście pod uwagę, natomiast jest tam potężna nadreprezentacja młodych mężczyzn. I teraz jedna cudowna rzecz, która wychodzi z tego raportu: ci młodzi mężczyźni spędzają na tym twitchu po 10 godzin. E, więc kiedy rozmawiamy, bo tu pokazywałem wam średnie zaangażowanie, które tam wychodzi półtorej godziny czy, czy cokolwiek innego, e, natomiast słuchajcie, 10 godzin na Twitchu e, spędzają e, ludzie. Ale czekajcie, bo jakby e, Reddit wykop e, Discord X, e, proszę bardzo, no, nikt nie znalazł, e, dlatego że Twitch jest jednak niszowy, ale jeśli macie tak naprawdę taką grupę docelową, czyli młodzi mężczyźni są waszymi klientami, to to poszerzanie horyzontów jakby bardzo dobrze nam robi. Ale czekajcie, bo to jeszcze nie koniec niespodzianek. Gdybyście powiedzieli, słuchajcie, jaka grupa wiekowa jest najliczniejszą grupą wiekową na Instagramie, co byście nominowali, to jest, to jest moje pierwsze pytanie. A po drugie, jaka grupa wiekowa jest w Polsce najliczniejszą grupą wiekową, na Facebooku. Eee, I teraz zostawię wam was na te 10 sekund, bo zaskakująca odpowiedź jest taka, że dla obu tych serwisów to jest ta sama grupa. 55, plus. zarówno słuchajcie na Instagramie, jak i na yy, Facebooku. Eee, I to jest jakby wyraźnie widać, jakby o odpływ młodszych ludzi na, yy, na TikToka, na, na yy, ten. Natomiast yy, to, to są rzeczy, które, które wynikają z badań. I Pokazuję wam to przede wszystkim dlatego, żebyście nie ulegali stereotypom. Uleganie stereotypom to jest właściwie dokładnie to samo, co nie mierzenie swojego marketingu, czyli my bez właściwie żadnych danych na wejściu podejmujemy decyzję o tym, że rezygnujemy z Instagrama, albo rezygnujemy z Facebooka, albo coś tam, coś tam, tylko i wyłącznie dlatego, że mamy takie widzimy się, a potem się okazuje, że. Zupełnie inaczej jest, jest w rzeczywistości. Więc więc yy, słuchajcie to zostawiam wam do przemyślenia. Natomiast jedziemy dalej, dlatego że no właśnie, kiedy rozmawiamy o modelu biznesowym, już schodząc z tego tematu samych sieci społecznościowych, musimy sobie pogadać o tym, kim są wasze segmenty klientów. No i teraz czekajcie, bo mam tutaj reakcję, tak? IT Skills mówi, a to nie dlatego, że te konta są duplikowane. Konta są duplikowane stosunkowo niedawno, natomiast te badania to jest 2023 rok i to nie jest to samo. Poza tym liczy się tak naprawdę logowanie na serwisie jeden raz w miesiącu przynajmniej, tak? Więc to Ania mówi, ale to niemożliwe. I to jest, to jest taka klasyczna reakcja. Nie? Jakby widzimy badania, które się całkowicie nie zgadzają z tym, z tym, co my wiemy, co nam się wydaje. I, i to. Natomiast nie, to, to, co Ania mówi, że łącznie Instagram i Facebook razem nie. One, one są traktowane jako całkowicie osobne serwisy, i są liczone jako całkowicie, całkowicie osobne serwisy, tak? Więc więc to. Problem z Twitchem jest taki, że leci w tle jako okienko ambientowe. 10 godzin to nie jest 10 godzin specjalnej uważności. Po pierwsze się z tym zgadzam. Ale po drugie, na przykład, jest duża część użytkowników, którzy dokładnie tak samo traktują YouTube'a, czyli leci sobie w tle coś tam i tak dalej i tak dalej. A po drugie, w momencie, gdy się z tym zgadzam, to stwierdzam, dobra, nie będziemy z tym walczyć, tylko zaprojektuję takie kreacje reklamowe. Które nie wymagają poświęcania 100% uwagi danej sieci społecznościowej, tylko będą krzyczeć do mnie z tylnego okienka e, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tu absolutnie, słuchajcie, jedno nie wyklucza drugiego, więc, więc myślcie o tym w ten sposób. Wracając słuchajcie, do naszych spraw. E, segmenty klientów, które macie. Kiedy robicie sobie analizę, audyt tego waszego modelu biznesowego, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, kim oni są, demograficznie kim są, i to jest coś, co zrzuca was już na przykład na konkretne serwisy. Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oni chcą. I jedno z takich cudownych pytań, które chciałbym Wam pokazać, a propos odpowiadania na pytania, czego oni chcą, to jest pytanie: dlaczego dziś zainteresowałeś się moim produktem czy usługą? W momencie, słuchajcie, kiedy rozmawiacie z waszymi klientami, nie pytajcie, dlaczego kupują wasz produkt, bo jest spora szansa, że dostaniecie truizm w odpowiedzi. Tak, To znaczy, jeśli ja zapytam klienta, dlaczego kupuje telewizor, on mi powie dlatego, że chce oglądać programy albo dlatego, że chce na nim grać. Natomiast w momencie, kiedy go zapytam, dlaczego dzisiaj kupuje telewizor, co było takim zewnętrznym bodźcem do zakupu, to dowiem się na przykład, i to jest prawda, co wam mówię w tej chwili, że większość ludzi kupuje telewizor przy okazji remontu albo przeprowadzki. I znajomość tego bodźca, zewnętrznego bodźca, sprawia, że jesteście w stanie zupełnie inaczej spojrzeć na potrzeby waszego rynku, to jest jedna rzecz, ale również jesteście w stanie zupełnie inaczej spojrzeć na kanały dystrybucji informacji, bo telewizor nie powinien być reklamowany. Przy sprzęcie RTV-AGD, tylko powinien być reklamowany przy meblach, e, dlatego że to jest coś, co ludzie kupują w momencie, kiedy się przeprowadzają, również. E, I to jest coś, co bardzo mocno Wam jakby przemontowuje sposób myślenia, e, na przykład do dystrybucji informacji. O tym będzie troszeczkę dalej. Kiedy będziemy, będziemy rozmawiać? Natomiast trzecie pytanie, które musicie zadać, to jest, gdzie patrzą ci wasi odbiorcy, w sensie na co poświęcają uwagę. I znowu, jeśli miałbym Wam dawać jedną taką pojedynczą radę, a propos audytu Waszego modelu biznesowego, to jest coś takiego, co słuchajcie, ja nazywam testem telefonu. I test telefonu polega na tym, nie mylić z testem telefonicznym, w, wiecie, w budowaniu nazwy firmy. Test telefonu polega na tym, że biorę od moich kilku tam przeciętnych odbiorców telefon komórkowy i wchodzę do tej funkcji, która na iPhone'ie nazywa się czas przed ekranem. Czas przed ekranem na Androidzie jest dokładnie taka sama funkcja nie mam pojęcia, jak się nazywa możecie mi pomóc, jeśli macie androidowy telefon a to jest ta funkcja, która mierzy po pierwsze, jak dużo czasu spędzacie ślepiąc się w ten telefon. Ale po drugie, mierzy, w jakich aplikacjach spędzacie ten czas. I sprawdźcie, tak naprawdę, w jakich aplikacjach wasi odbiorcy spędzają czas. Sprawdźcie swoje telefony to jest coś, co możecie zrobić sprawdźcie swoje telefony, w jakich aplikacjach spędzacie najwięcej czasu, bo może się okazać, że wynik was zaskoczy. Że nie są to wcale te najpopularniejsze media społecznościowe i no nie szedłbym z tym, tylko oparłbym swoje działania w marketingu właśnie na danych, które pochodzą od moich. Klientów, potencjalnych klientów, i tak dalej, i tak dalej. Z ciekawości teraz mogę Was zapytać, tak? Jaka, jaka jest aplikacja, która wychodzi, nie wiem, pierwsza trójka chciałbym wiedzieć, jak, jaką macie aplikację, która wychodzi Wam w tym czasie przed ekranem, i tak dalej, i tak dalej. E, zakładam, że jak oglądacie ten webinar na telefonie komórkowym, to, to teraz będzie ciężko to, to, to sprawdzić, nie? Natomiast e, możecie, mi to, e, możecie mi to powiedzieć. E, I to, co chcę Wam uświadomić a propos. Ożenienia waszego biznesu z mediami społecznościowymi, to jest to, że social media są samą górą lejka sprzedażowego. Samą górą lejka sprzedażowego, czyli yy, tak naprawdę ludzie nie wchodzą na Instagram po to, żeby kupować. Jeśli zdarza się kupowanie na Instagramie, mówię Instagram jako skrót myślowy do jakby całych mediów społecznościowych, to to jest raczej incydentalne, i tutaj za chwilę będę miał inne badania, żeby, żeby wam pokazać. Eee, Natomiast e, no ludzie nie wchodzą na Instagram, żeby kupować, ludzie wchodzą na Instagram, żeby dowiadywać się rzeczy, żeby była rozrywka, e, i tak dalej, i tak dalej. E, Gabriela pyta, e, czyli pyta, czyli kiedy pytać klienta, dlaczego dziś? W momencie sprzedaży. Tak, to znaczy, że w ogóle, jeśli robisz jakikolwiek research, jeśli robisz jakiekolwiek badania rynku, E, Gabi w ogóle jest moim klien moją klientką, więc jakby wiem, czym się zajmujesz, tak? E, ale jeśli ro robisz badania rynku, e, to możesz pytać oczywiście ludzi, którzy od ciebie kupują, ale możesz pytać ludzi, którzy są twoim potencjalnym segmentem, e, a kupują u kogoś innego, też dlaczego e, dzisiaj kupili. I teraz, jeśli ludzie kupują na przykład dietę... E, to właśnie można zapytać, a dlaczego idziesz na dietę? Słuchajcie, no, jesteście w stanie sobie wyobrazić, zostawmy diety na sekundkę. Jesteście w stanie sobie spokojnie wyobrazić, dlaczego dziś, w sensie jak jest zewnętrzny bodziec, że ludzie zapisują się na siłkę. Ludzie się zapisują na siłkę, dlatego że z jednej strony to są jakieś noworoczne postanowienia, tak? czy tam 1 stycznia hmm, idziemy za pewnego rodzaju pędem nasz mózg potrzebuje takiego punktu odskoczni. Z drugiej strony, słuchajcie, idziemy na siłkę. Dlatego, że e, mamy coś w planach, do czego musimy dobrze wyglądać. Tak? Czyli sezon bikini 2024 e, i stwierdzam, że to jest ta moja odskocznia. E, idę na siłkę, dlatego, że mam na przykład wesele w planach. E, chcę na nim dobrze wyglądać, swoje, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Idę na siłkę, dlatego, że stałem się singlem z powrotem i, i e, no, jestem na rynku, chcę dobrze wyglądać. Zawsze jest jakiś zewnętrzny czynnik, zewnętrzny bodziec. W momencie, kiedy go odkryjecie, to odkryjecie dlaczego ludzie naprawdę używają waszego produktu czy usługi. Bo ja nie chodzę na siłkę, słuchajcie, po to, żeby chodzić na siłkę. Zawsze jest jakiś cel z tyłu. Eee, więc to samo jest z telewizorem, czy, czy z dietą, czy, czy z czymkolwiek innym, tak? To znaczy, że zawsze wasz klient ma jakiś cel z tyłu i to pytanie dlaczego dziś? To jest pytanie, które jest jednym z... No ale mówmy się, mamy niewiele czasu, żeby was wszystkiego uczyć. Jest jednym z takich pytań, mm, za pomocą którego, których możecie, możecie to odkryć. Więc, więc jakby tędy droga. I wracając, słuchajcie, do naszego lejka sprzedaży. Eee, Tomek pisze, że mój trener twierdzi, że dużo osób idzie w grudniu, żeby się pochwalić, że od zeszłego roku chodzą na siłkę. O, że nie jestem kuna sezonowcem. Ja absolutnie kupuję tę motywację, także zobaczcie. Eee, natomiast to, co chcę wam powiedzieć, to jest właśnie to, że mm, ludzie nie wchodzą na media społecznościowe, żeby kupować. Ludzie wchodzą na media społecznościowe po to, żeby się dowi dowiadywać o świecie, wchodzą do rozrywki, do innych rzeczy. To jest to, czego oni chcą. Eee, więc kupowanie nie do końca. I teraz sieci społecznościowe mają taki troszeczkę, nie wiem, agnostyczny stosunek albo nie, nie agnostyczny, ambiwalentny stosunek do sprzedaży, dlatego, że na przykład, nie wiem, czy, czy zwróciliście uwagę, Instagram wycofał swoje sklepy z Instagrama, bo okazało się, że jakby z ich punktu widzenia ludzie nie kupują, ale TikTok z kolei w tej w tej chwili wchodzi ze sklepami. U nas w Polsce to jeszcze nie jest dostępna usługa, natomiast robią to w jakiś sposób. TikTok podszedł do tego troszeczkę inaczej i to nie jest sklep sklep, tylko to jest raczej takie miejsce, gdzie influencerzy mogą wybrać markę, z którą będą pracować, a marki są w stanie wstawiać produkty do influencerów, więc troszeczkę inny model niż bezpośrednia sprzedaż, którą miał Instagram, ale to też jakby udowadnia troszeczkę, że te media społecznościowe bezpośrednio nie sprzedają. Czyli, czyli to jakby nie ten model, który, który powinniśmy brać. Więc kiedy rozmawiamy, słuchajcie, o lejku sprzedaży, to pogadajmy sobie o tych etapach lejka sprzedaży, żeby Wam ułożyć wszystko po kolei. Na początku lejka sprzedaży jest świadomość. Ja się dowiaduję, że produkt istnieje. I to jest coś, do czego, słuchajcie, media społecznościowe są naprawdę rewelacyjne. Media społecznościowe są też dobre, na etapie zainteresowania, rozważania, ja się zastanawiam, czy produkt jest dla mnie i czy mi pomoże. I w tym momencie my szukamy pewnego rodzaju społecznej walidacji e, i pokazania, że ludzie podobni tobie używają tego produktu, świetna sprawa. E, dietetycy na przykład pokazują metamorfozy. Ludzi podobnych Tobie w mediach społecznościowych i to jest coś, co sprawia, że ja się przekonuję. Znaczy, ja wiem, że diety istnieją, natomiast przekonuję się również, że tacy ludzie jak ja e, taką dietę stosują z sukcesem. E, mamy decyzję e, i teraz znowu te, ta decyzja jest podejmowana trochę poza mediami społecznościowymi, ale po tej decyzji jest taki moment, kiedy ja się muszę utwierdzić pewnego rodzaju argumentami. E, czyli ja już wiem, że ja potrzebuję na przykład konkretną kamerę, i wchodzę na YouTube'a i wyszukuję konkretne filmiki o tej kamerze. No i tam są ludzie, którzy kręcą filmiki. Kupiłem, nie żałuję, tu jest moja opinia po 10 tam miesiącach użytkowania, i tak dalej i tak dalej. Więc, więc do tego też media społecznościowe są naprawdę, naprawdę rewelacyjne. Natomiast na samym końcu jest akcja, kupuję I sorry, ale to jest miejsce, to nie jest miejsce na media społecznościowe. To jest coś zupełnie, zupełnie innego. I teraz obiecałem wam badania jeszcze nowe, e, dlatego, że m, trafiłem ostatnio, słuchajcie, e, na badanie, które pokazuje, e, w jaki sposób pokolenie Z e, troszeczkę powywracało ten, ten lejek sprzedaży, którego myśmy używali i komfortowo się z nim czujemy w marketingu. E, to jest badanie, które też na Igu jest. E, Opisane z większą ilością szczegółów, natomiast kilka takich wniosków z tego badania. Pierwsze jest takie, słuchajcie, że lejk sprzedaży przestaje być jednokierunkowy. Czyli pokolenie Z nie porusza się liniowo po lejku sprzedaży. Oni używają mediów społecznościowych do dowiadywania się o nowych produktach zupełnym przypadkiem. Czyli oni na przykład śledzą influencerów. My tym influencerom dajemy nasz produkt do pokazania i. Taki Gen Zers, um, całkowicie niezainteresowany tą kategorią produktu, on po prostu ogląda swojego ulubionego influencera, dowiaduje się, że produkt się istnieje i wjeżdża jakby w ten lejek sprzedaży, a on go nie szukał, tak, więc, więc on w każdej chwili może wylecieć z tego lejka, wrócić z powrotem e, i tak dalej, i tak dalej. I to, do czego chciałbym Was bardzo, bardzo przekonać, to jest kwestia wychodzenia z mediów społecznościowych, dlatego że media społecznościowe to są miejsca, gdzie Wasi klienci spędzają strasznie dużo czasu, ale w perspektywie A nie kupują, dlatego że no kupują gdzie indziej, albo nie powinni kupować i to już jest kwestia taka strategiczna. Media społecznościowe to nie jest Wasza przestrzeń to jest przestrzeń wynajęta, nie macie do niej pełnego prawa, więc jeśli cały Wasz lejek sprzedaży leży wewnątrz mediów społecznościowych, to sorry, ale to jakby wywali się prędzej czy później. Prędzej czy później przyjdzie ktoś z Instagrama, zamknie wam konto, YouTube wam ograniczy, nie wiem, widoczność streamu czy, czy czegokolwiek innego i macie totalnie przerąbane. Więc y, kiedy rozmawiamy, słuchajcie, o tej waszej grupie docelowej, to to są takie analizy, które powinniście brać pod uwagę w momencie, kiedy myślimy właśnie o relacji grupy docelowej w tym modelu biznesowym z mediami społecznościowymi. Pogadajmy słuchajcie o kolejnej rzeczy, czyli o propozycji wartości. I teraz wartość słuchajcie składa się z dwóch takich elementów. My zajmiemy się dzisiaj tylko jednym, który się jakby fachowo nazywa core value. Wartość wynikająca bezpośrednio z użyteczności. I teraz kiedy rozmawiamy słuchajcie o tej użyteczności core value, to jest sześć takich elementów, na które warto zwrócić uwagę, kiedy... Mówicie waszemu klientowi, również za pomocą mediów społecznościowych, dlaczego wasz produkt jest lepszy, jaką on ma przewagę nad innymi, itd., itd. I teraz to, co wam teraz pokazuję, nie wymyśliłem absolutnie, pochodzi z książki, która nazywa się przemiana Błękitnego oceanu. Bardzo polecam przy okazji tę książkę, możecie, możecie sobie tam kilka fajnych rzeczy ogarnąć. Natomiast te sześć takich elementów dotyczących właśnie tego o czym mówić Waszym klientom po kolei idą następująco. Po pierwsze, to jest sama wydajność. Tak? To znaczy, że jeśli ja kupuję produkt, ja bym chciał, żeby ten produkt robił coś szybciej, lepiej niż konkurencja. Jeśli zapisuję się do szkoły językowej albo moje dziecko zapisuje do szkoły językowej, to szukam parametrów wydajności takiej szkoły językowej, czyli na przykład tego, ile słów na minutę uczy dana metoda językowa. I teraz, jeśli macie metodę językową, która uczy mnie większej liczby słów na minutę. No to jesteście lepsi, tak? Jakby w kwestii tej czystej wydajności jesteście lepsi. Druga rzecz, e, to jest kwestia prostoty. Jeśli jesteście w stanie wyeliminować komplikacje z procesu, e, z produktu i tak dalej, tak dalej to jesteście w stanie a, bardzo dużą liczbę klientów do siebie przekonać, dlatego że no, jeśli powiecie mi, że e, nie wiem, jest mniejsza liczba kliknięć potrzebna, żeby osiągnąć to, co ja chciałem, nie wiem, w tej kamerze, e, czy że jest mniejsza liczba ruchomych części w e, samochodzie czy czymś tam innym, więc on się będzie mniej psu. E, dla mnie to jest bardzo przekonujący argument, więc, więc jak najbardziej powinniśmy, y, powinniśmy to robić. E, trzeci element nazywa się wygoda. Dopasowanie do odbiorcy zakupu. E, on może kupować tak, gdzie, jak chce, tam, gdzie chce itd., itd. Żabka tutaj jest naprawdę cudownym przykładem e, czegoś takiego. Czyli zobaczcie, żabka e, nie ma unikalnego asortymentu, nie ma rewelacyjnych cen, natomiast. Są bliżej, są wygodniejsi, więc, więc to jest całkiem niezły sposób na wybudowanie swojej przewagi. Redukcja ryzyka to jest kolejny temat, który możecie podjąć w mediach społecznościowych, kiedy rozmawiacie z waszymi klientami. Dlatego, że jeśli wasz klient się mniej boi, mniej martwi, jeśli kupi od was, to absolutnie będzie, będzie przekonany. Zobaczcie, to są wszystko takie argumenty dosyć uniwersalne. Dwie ostatnie rzeczy na tym slajdzie. One są już mniej uniwersalne, bardziej pokoleniowe. Co to oznacza? Oznacza to, słuchajcie, że młodsze pokolenia, młodsi milenialsi i Zety, zwracają na to uwagę dużo bardziej. I teraz pierwsza rzecz nazywa się wizerunek i przyjemność. Zyskuję w oczach innych w momencie, kiedy używam takiego czy innego produktu i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, słuchajcie, co milenialsów i Zetów charakteryzuje, czyli oni chcą. Czegoś takiego. A ostatnia rzecz to jest kwestia wyższego celu, czyli na przykład przyjazności dla środowiska, czy, czy jakiejkolwiek innej rzeczy. Natomiast tutaj muszę się powołać na bardzo świeżutkie badania SWPS-u dotyczące pokolenia Z. Polskie badania, słuchajcie, z Uniwersytetu SWPS dotyczące pokolenia Z w pracy. Natomiast no, to, jak oni się zachowują w pracy, rzutuje również na, na inne sfery życia. I z tych badań, słuchajcie, wyszło, że oni się troszczą o środowisko dużo mniej e, niż e, znowu panowała jakaś taka obiegowa opinia itd. Tak tak Czyli e, jakieś tam 30% zetów. Twierdzi, że nie pracowałoby dla firmy, która nie dba o środowisko i, i te wszystkie rzeczy. Także oni mówią zarobki przede wszystkim, moje psychiczne samopoczucie również, natomiast świat już niekoniecznie. I, i no to jest takie troszeczkę, wiecie, wyrastanie z idealizmu, który mieliśmy. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby znowu nie ulegać pewnego rodzaju stereotypom, bo to nie o to chodzi. I teraz to jest, słuchajcie, jeden kawałek układanki. Dam Wam jeszcze jeden. Dlatego, że porządny, audytowany model biznesowy powinien mieć audyt czegoś takiego, co nazywa się Customer Journey, czyli podróż klienta. I teraz podróż klienta, słuchajcie, paradoksalnie zaczyna się mniej więcej w miejscu, w którym lejek sprzedaży się kończy. Wyobraźcie sobie to jako klepsydrę. Ja wam przed chwilą pokazałem lejek sprzedaży, czyli tam jest cała rzecz związana z decyzją. Natomiast na samym końcu tego procesu decyzyjnego jest akcja, i ta akcja, słuchajcie, rozpoczyna podróż klienta. My możemy oczywiście mówić o, o customer journey troszeczkę przed zakupem, ale szczerze mówiąc, to jest taki punkt zwrotny, w którym e, ludzie e, zaczynają coś robić, i teraz zakup jest, jest początkiem tego customer journey. I teraz, kiedy znowu rozmawiamy o tematach, które możecie podjąć w mediach społecznościowych, żeby ludziom się. Lepiej wybierało Wasze produkty, ekologiczne opakowanie, szybkość dostawy. To są te rzeczy, które, które tak naprawdę leżą sobie w tym, w tym e, Customer Journey. E, druga rzecz to jest dostawa. Coś, co nazywamy unboxing experience doświadczenie rozpakowywania. I druga rzecz, którą bardzo lubię, nazywa się Instagrammable. Instagrammable, czyli ten trend cały, który mówi o odpicowywaniu opakowań, produktów i wszystkiego innego, po to, żeby ludzie mieli większą chęć wrzucania tego, co dostają, na media społecznościowe. I teraz zwróćcie uwagę na tę strategię na przykład społecznościową. E, to nie jest kwestia tego, że ja coś wrzucam na społecznościówki, tylko tak projektuję produkt, żeby inni wrzucali coś na społecznościówki. I to jest genialne. Tak więc, więc to w ten sposób wygląda. rzucam okiem na komentarze, bo się skrolują. E, wracając do wychodzenia ze sprzedaży w social mediach, co robić, jeśli prowadzimy działalność głównie w modelu online, gdzie sprzedawać? No, masz stronę internetową, Edyta. E, masz stronę internetową, która w całości należy do Ciebie. E, to jest coś, co e, ostatnio mówię, że otwiera mi nóż w kieszeni. E, to jest kwestia pokoleniowa, słuchajcie, ja jestem starym człowiekiem, tak? Ja pamiętam czasy, kiedy robiliśmy marketing i zastanawialiśmy się, czy ten cały internet, to on się w ogóle przyjmie. Bo my pamiętamy czasy przed internetem i jest taka nowość i tak dalej, i tak e, dalej. A dzisiaj, słuchajcie, mamy do czynienia z ludźmi, dla których marketing równa się internet, ale czekajcie, bo jest jeszcze gorzej, a dla których internet równa się social media, ale czekajcie, bo jest jeszcze gorzej, dla których social media równają się Instagram. I teraz w momencie, kiedy w ten sposób patrzycie na swój marketing, to robicie sobie krzywdę, dlatego że to, do czego was bardzo usiłuje namówić, to jest właśnie to szersze spojrzenie. Więc y, absolutnie rozumiem, Edyta, co powiedziałaś, w sensie, że sprzedaje online, jest mnóstwo takich firm, e, natomiast online nie oznacza mediów społecznościowych, online może oznaczać na przykład twoją własną stronę internetową, e, narzędzia typu EasyCard czy, czy Nafi, czy, czy cokolwiek innego, e, nad którymi macie pełną kontrolę, z których po prostu nie zostaniecie wyrzuceni, e, e, więc więc e, to. Mm, I to jest, to jest moja odpowiedź na, na, na twoje pytanie. Mam nadzieję, że cię satysfakcjonuje. E, e, wracając, słuchajcie, do, do tego, o czym tu rozmawiamy. Więc, więc e, mamy w Customer Journey dostawę. Tak? Kolejnym elementem jest samo użytkowanie produktu, gdzie możemy zbierać feedback od klientów, możemy się dzielić tym feedbackiem od klientów na naszych mediach społecznościowych. To też jest taki temat, na który warto zwrócić uwagę. Potem mamy wszelkiego rodzaju edony, czyli dodatki do, do produktu, które ja sobie mogę dokupić i też mogę o nich pisać, mogę o nich mówić. Jakieś ekskluzywne oferty tylko dla klientów. Zobaczcie, ja, dwie rzeczy, które Wam dzisiaj powiedziałem na początku, one są. Właściwie specjalnie dla klientów iGraSila, tak? To znaczy, że z jednej strony jest Ygdrassil Meetup z Piotkiem Koniecznym, za który iganie płacą naprawdę bardzo niewielkie pieniądze, a ludzie z zewnątrz muszą zapłacić trochę więcej. A z drugiej strony jest kurs, który też kosztuje duże pieniądze, ale jeśli płacicie za iGraSila, no to nie, nie musicie płacić nic za ten kurs, bo, bo on jest. I, i, I to jest przykład właśnie takich dodatków. Do ofert, które, które mamy, i y, warto na to, na to zwrócić uwagę. Potem słuchajcie, w podróży klienta jest serwis i utrzymanie, czyli takie królewskie traktowanie, znowu zbieranie feedbacku i tak Ale to, na co teraz jeszcze bym zwrócił uwagę, znowu w kontekście tej ekologii czy czegokolwiek innego, to jest kwestia zbycia. Zbycia, czyli pozbywania się waszego produktu, znowu w ekologiczny sposób, e, tego, ile on ma, nie wiem, odpadów, plastiku czy, czy czegokolwiek innego. E, i to, co chciałbym wam dać, dam wam słuchajcie, dzisiaj kilka narzędzi. I pierwsze z takich narzędzi, które chciałbym wam dać, to jest ta macierz, która żeni ze sobą te, te dwie rzeczy. Czyli zobaczcie, z jednej strony mamy te sześć rzeczy ze strategii Błękitnego Oceanu, a z drugiej strony mamy ten customer journey. I jak mamy te komórki w tej macierzy, to tu są tematy, na które możecie sobie tak naprawdę szukać rzeczy w mediach społecznościowych i tak dalej, tak dalej. To jest ta, ta macierz wartości. I każde pole w tej macierzy, to jest temat dla różnego rodzaju kawałków treści i tak dalej, i tak dalej. I to, co możecie zrobić, i to jest coś, co, o czym jeszcze będę wspominał w dalszej części, zamknąć je w cykle. Cykle, czyli nie pojedynczy feedback, ale feedbacki. Nie pojedyncza metamorfoza, tylko metamorfozy. Nie pojedynczy unboxing, tylko unboxingi. I się okazuje, że Wasze media społecznościowe wypełniają się właściwie w sposób automatyczny całkiem niezłymi treściami, e, które są wzdłuż tego, co wyście sobie strategicznie tutaj zaplanowali, że to nie odjeżdża e, od, od strategii. E, Justyna pyta, czy będzie dostępne nagranie? No, będzie. Znaczy, jak YouTube nie wybuchnie, to, to y, jest spora szansa, że, że, że będzie. E, więc, więc tutaj spokojnie. E, <todgłos》> Natomiast jeszcze jedna rzecz, absolutnie w kontekście mediów społecznościowych. Wartość to jest wiedza, rozrywka albo waluta społeczna. Więc kiedy robicie media społecznościowe, to właściwie nie powinniście robić tego w sposób, który nie daje wartości. Czyli nie daje mi jako klientowi wiedzy, nie daje mi jako klientowi rozrywki, albo nie daje mi jako klientowi waluty społecznej. A waluta społeczna, najlepsze zrozumienie waluty społecznej to jest coś, czym ja się mogę pochwalić moim znajomym przy najbliższym spotkaniu. Tak? Więc e, jeśli zrobicie coś śmiesznego, jeśli zrobicie coś edukacyjnego, jeśli przy okazji jeszcze zatrudnicie jakoś celebrytek, który będzie e, coś takiego robił, e, mówił, no to, to jest du ma dużo większą wartość społeczną. E, jeden z takich moich ulubionych przykładów słuchajcie. E, wartości społecznej, która nie, nie wymaga specjalnie nakładów, to jest takie indywidualne podejście, na przykład do podziękowania za zakup. Czyli są firmy, które nagrywają jakieś filmiki specjalne ludziom, którzy dziękując im za zakup. I to jest coś, czym ja się mogę pochwalić, moim znajomym. To jest raz. A teraz wyobraźcie sobie, że taki filmik nie nagrywa człowiek anonimowy, kto wam sprzedał, tylko zaprosiliśmy Krzysztofa Ibisza, żeby podziękował mi za zakup jakiegoś produktu. Kurczę, bladek jak się będę tym chwalił. Więc to jest takie myślenie właśnie w kategorii waluty społecznej. Natomiast jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bardzo ważna w kontekście mediów społecznościowych ja ją nawet pogrubiłem oglądanie. Oglądanie to nie jest to samo co kupowanie. Oglądanie to nie jest to, czyli ludzie, którzy są zainteresowani oglądaniem waszych treści w mediach społecznościowych, nie zawsze od was kupią. I co z tym zrobić, będziemy jeszcze sobie, będziemy sobie rozmawiać, natomiast to jest coś, co chciałbym, żebyście zapamiętali. Kolejne elementy w modelu biznesowym, kolejną parkę wam podrzucę. Pierwsza nazywa się struktura kosztów. Czyli odpowiedź na pytanie komu płacicie i ile. E, I tutaj będziemy rozmawiać o zmniejszaniu kosztów za pomocą automatyzowania powtarzalnych zadań. To jest coś, co audyt modelu biznesowego słuchajcie może wam zrobić i pokażę wam kilka narzędzi, e, które no, w tym bardzo mocno pomagają. A druga rzecz z pary to są strumienie przychodów. Skąd się biorą pieniądze? <laughs> I o tym też pogadamy, bo możecie sprzedawać zasoby, e, możecie wynajmować, e, możecie sprzedawać trociny. E, Narzędzia do automatyzacji, słuchajcie, w e-commerce. Czyli kiedy rozmawiamy o zmniejszaniu kosztów, w audycie tego, tego modelu biznesowego, e, no to możecie sobie automatyzować rzeczy. To jest temat pewnie na o matko, jak, jak dużo rozmowy. E, I po pierwsze, na przykład na Igu znowu mamy kilka takich rzeczy, które, które służą do automatyzacji. Jest, jest kilka Iguraci live'ów, takich półgodzinnych programów, które są z ludźmi, którzy się w takiej automatyzacji specjalizują, i e, oni pokazują fajne przykłady. E, Wyciągnę wam kilka. Pierwsze to jest na przykład narzędzie do planowania treści w mediach społecznościowych. Na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę w tym narzędziu. To narzędzie, które w tej chwili pokazuję, nazywa się Publer. To jest narzędzie, którego ja sam używam. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tam są podpięte wszystkie moje kanały w mediach społecznościowych, co oznacza, słuchajcie, że ja jednym wpisem mogę publikować na wielu sieciach społecznościowych. To, co w tej chwili robię, to jest multistream. Czyli ja streamuję na LinkedIna, YouTube'a i Facebooka, i znowu robię to za pomocą jednego narzędzia, ale zasięg się powiększa, dlatego że potencjalni ludzie, którzy na to trafiają, nie są przywiązani tylko do jednej sieci społecznościowej. I to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czyli tyle samo czasu, ale większy zasięg, dlatego że różne sieci społecznościowe. A druga rzecz, którą Pabler ma. To jest planowanie w przyszłość, tak? Czyli tak naprawdę nie muszę siedzieć codziennie na mediach społecznościowych i planować postów, tylko mogę się tak naprawdę pofatygować raz, e, zaplanować to w kalendarzu i tak dalej, tak dalej. Kiedy rozmawiamy o automatyzacji mediów społecznościowych, to nie możemy przejść obojętnie obok e, ManyChata. E, to jest ManyChat. E, ManyChat automatyzuje wam... E, odpowiedzi na Instagramie, jesteście w stanie komuś w diemach, na przykład odpowiedzieć, dając mu link do waszej strony internetowej, wyprowadzić go z Instagrama, pokazać mu różne rzeczy. I teraz ManyChat się bardzo mocno wyspecjalizował w Instagramie, natomiast jednym z oryginalnych graczy na tym rynku botów automatycznych był Chatfuel. I teraz Chatfuel, słuchajcie, ma boty dla Instagrama, ma boty dla Facebooka, ma boty dla WhatsAppa. Sprawdźcie sobie te narzędzia, naprawdę bardzo dużo potrafią. I oszczędzają Wam czas, no bo jeśli, nie wiem, e, mm, robicie jakiegoś live'a, i macie produkt do sprzedania, potem mówicie: hej, napisz takie konkretne słowo w komentarzu, widzieliście to wielokrotnie. No to potem bot będzie zainteresowanym osobom odpowiadał, ale całe to takie filtrowanie zainteresowania już zrobiliśmy czyli oddzieliliśmy ludzi, którzy oglądają, od ludzi, którzy autentycznie chcą kupić. I to jest coś, co, co jakby te automatyzacje nam cudownie robią. Program do mailingu to jest mailer light mój, słuchajcie, więc programy do mailingu absolutnie też, też powinniście. I programy na przykład do zbierania feedbacku, bo pokazałem wam w tej mojej macierzy wcześniej, że feedback w kilku miejscach występuje i zbieranie tego feedbacku jest świetnym paliwem do udostępniania go dalej, więc dwa narzędzia jakby w tej kategorii. Pierwsze nazywa się Delighted i to jest narzędzie do zbierania NPS-ów. Czyli y, takich y, ankiet od klientów. E, I drugie narzędzie, w sumie też do zbierania NPS-ów, y, nazywa się Typeform to jest uniwersalne narzędzie do konstruowania formularzy, natomiast jak sobie wpiszecie w Google Typeform NPS, to dostaniecie szablonik gotowy e, NPS-a, e, który możecie wysyłać swoim klientom i w momencie, kiedy wasi klienci wam tam jakieś pochwały wrzucą, macie paliwo na media społecznościowe. E, jeśli nie chcecie płacić, to możecie sobie zaprojektować samodzielnie taki formularz NPS-owy na przykład w formularzach Google, e, natomiast no, są dedykowane narzędzia e, do tego absolutnie bym skorzystał. E, a kiedy rozmawiamy słuchajcie, o tej drugiej części w modelu biznesowym, to mamy do czynienia ze strumieniami przychodów w e-commerce. E, czyli kiedy audytujecie swój model biznesowy, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie skąd się kurde blady tam biorą pieniądze. E, I te pieniądze mogą się wziąć z kilku miejsc. E, pierwsze miejsce to jest sprzedaż towarów i, i usług. E, towary to jest różnego rodzaju dropshipping albo produkcja w ogóle. E, z drugiej strony macie usługi, czyli wszelkiego rodzaju fryzjerstwo. Pieniądze mogą się brać z wynajmu to jest inny strumień wartości. Kupujecie raz, zarabiacie na wynajmowaniu jakiejś rzeczy, wynajmowaniu ciężarówki, wynajmowaniu taksówki czy, czy czegokolwiek innego. Pieniądze mogą się brać z pośrednictwa czyli łączycie sprzedających i kupujących za pomocą jakiejś platformy tego typu sprawy. Pieniądze mogą się brać z reklam czyli gromadzicie widownie i płaci ci właściwie trzecia strona. Eee, i pieniądze mogą się brać. Jeden z moich ulubionych kawałków, na którym się zatrzymał sekundeczkę. Pieniądze mogą się brać z trocin. Trociny, czyli sprzedajesz coś, co jest odpadem. Jest taka genialna książka, nazywa się Rework. Napisał ją Jason Freed. I teraz Jason Freed jest twórcą aplikacji, która nazywa się Basecamp. Basecamp to jest narzędzie bardzo popularne do zarządzania projektami. Basecamp został zrobiony na wewnętrzne potrzeby firmy Frida dlatego, że oni się zajmowali projektowaniem stron internetowych, ale żeby sobie oszczędzić czasu, zrobili narzędzie do projektowania, do jakby zarządzania projektami, to narzędzie było, oni je udostępniali klientom klienci byli zachwyceni, chcieli pracować na projektach w tym narzędziu, niekoniecznie nad stronami internetowymi, które Frid projektował więc oni stwierdzili, dobra, zrobimy takie narzędzie i udostępnimy je wszystkim innym i teraz Frida napisał książkę która nazywa się Rework. I w tym, w tej książce jest rozdział o tartaku. E, tartak produkuje deski. To jest jej główny produkt. Natomiast odpadem z desek są trociny. Tartak mógłby wyrzucać trociny, ale są ludzie, dla których trociny są pełnoprawnym produktem. Bo mają na przykład chomiki, albo mają koty. E, I do, nie wiem, chomikowego terrarium wrzucają te trociny jako, jako podłoże. E, I dla nich to jest pełnoprawny produkt. I to, co tak naprawdę Fried napisał, mówi: monetyzuj swoje trociny. Znajdź sposób na monetyzację swoich trocin. Sprzedaj coś, co jest odpadem. I rozmawiamy o tym dlatego, że w momencie, kiedy chcecie mieć dobry e-commerce, to odchodząc już troszeczkę od social mediów, trzymając się tego frameworku modelu biznesowego, macie dywersyfikować strumienie przychodu. To jest dosyć ważne. Czyli to nie jest tak, że robicie tylko jedną rzecz w biznesie. Dywersyfikujecie strumienie przychodu, czyli sprzedajecie, wynajmujecie, zastanawiacie się co jest z waszymi trocinami e, i tak dalej, i tak dalej, dlatego że to jest coś, taka dywersyfikacja sprawia, że wasz biznes staje się bardziej odporny. I to jest e, coś, na co bardzo bym mocno zwrócił uwagę. Idąc dalej, w naszym modelu biznesowym mamy kanały, czyli gdzie są Twoi odbiorcy? Jedna mega ważna różnica w momencie, kiedy będziecie audytować swój własny model biznesowy, musicie uczynić rozróżnienie pomiędzy kanałem dystrybucji samego produktu i dystrybucji informacji o tym produkcie. I znowu, tu już możemy spokojnie wrócić do mediów społecznościowych. Social media powinny być kanałem dystrybucji informacji o produkcie. Natomiast niekoniecznie powinny być kanałem dystrybucji samego produktu, nawet jeśli to jest produkt cyfrowy. To znaczy, że oczywiście, jeśli są tam wasi odbiorcy i się wam wygodnie sprzedaje, to tak, ale są z tym związane niebezpieczeństwa, o których za sekundkę. No i kolejna rzecz to jest kwestia budowania relacji, czyli tego, w jaki sposób my zamieniamy widzów w klientów. Kim są ci klienci i tak dalej, tak dalej. Tutaj mamy lead magnet, tutaj mamy samoobsługę, tu mamy osobistą wizytę, Zagłębmy się w to na sekundkę. Pierwsza lekcja: e, M pyta: kot i trociny. E, a nie, koty jakby nie robiły do trocin, ja jestem z takich czasów, kiedy robiły jeszcze do trocin, więc e, może teraz te koty z pokolenia Z to są jakieś takie bardziej e, porządnie wychowane, więc, więc już nie. E, natomiast e, nie mam pojęcia. Janina się wypowie. Janina jest e, jakby właścicielką dwóch kotów. E, Przecież trójnogiego kota nie wiem czy powinniśmy nazywać pełnoprawnym kotem. To już Janina znowu się musi wypowiedzieć. E, natomiast e, rozmawiając, słuchajcie, pierwsze ostrzeżenie, zagłębiając się w to wszystko, e, dywersyfikuj kanały dystrybucji. Dywersyfikuj kanały dystrybucji, tak samo jak dywersyfikowaliśmy poprzednie elementy w procesie, w modelu biznesowym, dlatego, że to jest coś, co nam zapewnia stabilność, coś, co nam zapewnia to, co Amerykanie cudownie określają mianem sustainability, tak? Przetrwalność, podtrzymywalność. Mm. I kiedy rozmawiamy o social mediach w tym kontekście, to chcę powiedzieć, że pogadajmy sobie, słuchajcie, chwileczkę o influencer marketingu. Bo mam kilka wniosków na temat influencer marketingu. I pierwszy jest taki, że influencer marketing tłumaczy się jako marketing wpływu i to jest do bani tłumaczenie. Dlatego, że influence, wpływ, to jest zupełnie coś innego niż influencer, wpływacz, tak byśmy go przetłumaczyli. Nie? I teraz, kiedy, słuchajcie, zrobimy sobie takie znowu badanie na sobie. Skąd my czerpiemy wpływy? Zostawmy tych influencerów na chwilę w spokoju. Eee, czekajcie, bo Janina się. No, mo moi, moim kotom nie kupujesz Wirku, bo nie ma za co, bo wciąż nie mam swoich pieniędzy z komuń. Eee, one zostały zainwestowane, one zostały zainwestowane w bitcoiny, Janino. Eee, I eee, no czekamy na zwroty, czekamy na zwroty, bo, bo różnie bywało. Więc doczekasz się. Albo można inne koiny jakieś tam. Ciekawe, czy YouTube w ogóle analizuje to, co my mówimy na tym streamie, zaraz nam narzuci jakieś ograniczenie. Mówi, Ej, oni tutaj pchają jakieś krypto, więc, więc w ogóle nie mam o czym gadać. Justyna pyta, jak znaleźć trociny w prowadzeniu lekcji języka obcego online. Wiesz co? Powiem ci tak, jak dzisiaj się przygotowałem do tego webinaru. Z jakiegoś powodu, nie mam zielonego pojęcia dlaczego. E, znaczy, siedziałem przed TikTokiem, to ja wiem dlaczego siedziałem przed TikTokiem, ale bardziej chodzi o algorytm TikToka. Algorytm TikToka zaczął mi podrzucać materiały od ludzi obcokrajowców, którzy się uczą języka polskiego. I po pierwsze, słuchajcie, y, kilka takich fajnych rzeczy, które mnie język interesuje, jako taki język mnie interesuje, ale y, zewnętrzne spojrzenie na język polski, cudowna sprawa, takiego obcokrajowca, ale. Jest tam koleś, jak chcecie to wam znajdę, bo byłem całkowicie zaskoczony, jakby nie przygotowałem się ten, ale on wrzuca notatki z tego, w jaki sposób on jest uczony tego polskiego. Te notatki są odjechane, słuchajcie. Odjechane w sensie takim, że naprawdę nie wiem, kto go uczy, natomiast sposób, w jaki tam jest tłumaczona, wymowa tych, tych rzeczy, tak jak uczy się wymawiać G i to jest tak jak Jesus, i mają obrazki Jezusa tam pod słowami, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę świetne. Więc, więc, wiesz, my bardzo często, syna nie doceniamy tego, jak wartościowe jest to, co my traktujemy jak coś zupełnie osobistego, więc, więc tutaj jak najbardziej, słuchaj, uważam, że właśnie jakieś takie metody, ciekawostki językowe. Jeśli uczysz języka obcego, no to jakby ciekawostki językowe rzeczy, rzeczy których używasz, które kręcą twoich studentów, to jest, to jest jedna rzecz. Ale na przykład trociną jest, różnego rodzaju są trocinami różnego rodzaju błędy, które ludzie popełniają, i my się nimi dzielimy nie po to, żeby się nabijać z tych ludzi, tylko wiecie, macie małe dziecko, ono się uczy nawet własnego języka, nie łapie dokładnie wyjątków we i mówi różne dziwne rzeczy, i my to znajdujemy zabawnym. Nie w żaden jakiś szkodliwy sposób, i tak dalej, tak dalej. Oglądałbym, jak głupi, e, w jaki sposób na przykład, nie wiem, obcokrajowcy próbują ogarnąć różne wyjątki, w refleksji w języku polskim i w jaki sposób się mylą i w drugą stronę też, też bym oglądał jak głupi, to znaczy w jaki sposób Polacy, którzy uczą się obcego języka, mylą się, dlatego że, no jest jakaś reguła, a oni nie wiedzieli, że od tej reguły jest wyjątek, nie? I, i tak dalej, i tak dalej, więc więc tego, tego typu rzeczy, Remik to napisał, tak, że można wrzucić głupie wstawki, gdzie nie poszła wymowa, ale jest śmiesznie, tak, więc, więc to i absolutnie, absolutnie słuchajcie się po tym, po tym, po tym, Odpisuje. I jak pięknie powtarza słowa ten koleś od, od języka, więc, więc to. Znajdę wam tego ziomka na TikToku, bo jestem absolutnie pewien, że mi z powrotem wyskoczy, bo go nie subskrybowałem. Natomiast no, wyskakują mi te filmiki. Dzisiaj mi zaczęły wyskakiwać. Jestem zachwycony. Z jednej strony, jakby jego podejściem, ale z drugiej strony jestem zachwycony, jakby notatkami, które, które on pokazuje, e, dlatego, że widać, że ktoś włożył potężny pomyślunek e, w to, żeby te wszystkie zawiłości języka polskiego e, wy, wyrzucić. Nie? E, także ciekawostki językowe, Trzecia Wojna Światowa. Nie, nic, nic nie mówiliśmy o Trzeciej Wojnie Światowej jeszcze, także jeszcze nie doszliśmy do tego momentu. E, więc więc to, w ogóle bardzo mi się fajnie z wami rozmawia, to jest, to jest super fajne, że, że jesteście. E, ale czekajcie, mam jakieś slajdy do ogarnięcia. Będzie sekcja Q&A, obiecuję, że będzie sekcja Q&A. E, chciałem zapytać, skąd my tak naprawdę czerpiemy wpływy? I e, jak sobie zrobicie taką autoanalizę, skąd czerpiecie wpływy, to się okazuje, słuchajcie, że jest taki wielki krajobraz tego, tak? E, jak zrobiłem sobie swoje 24 godziny, no to się okazuje, że słucham podcastów, czytam newslettery, siedzę w jakichś raportach branżowych, e, czytam grupy na Facebooku, oglądam Instagrama, e, googlam rzeczy. E, Trafiają do mnie reklamy, czy artykuły w prasie, radio, telewizji, czytam gazety, żeby, żeby nie było. Od czasu do czasu czytam gazety. E, czytam recenzje innych, jeśli chcę się gdzieś wybrać. E, jestem pies na akcje reklamowe. Rozmawiam z ludźmi. Słuchajcie, to nadal jest rzecz, tak? Prawdziwa. Chodzę na konferencje, czytam prasę branżową, blogi, YouTube, oglądam jakiś branded content i tak dalej, tak dalej to jest cały krajobraz wpływu, jaki możecie na mnie mieć. E, a pokazuję ten cały krajobraz, dlatego, żeby postawić jedno bardzo proste pytanie. Gdzie robi się influencer marketing? I się okazuje, słuchajcie, że influencer marketing robi się na YouTube, Instagramie i TikToku. A i dopóki sobie nie zdajecie sprawy z istnienia tej wielkiej, ziejącej dziury, te wszystkie jakby brakujące elementy wpływu, to to nie jest porządny influencer marketing. Więc słuchajcie, influencer marketing tak, ale róbcie go dobrze i robienie dobrze na przykład influencer marketingu, czyli nie marketingu wpływu, tego całego krajobrazu, który wam pokazywałem, tylko influencer marketingu, marketingu wpływaczy, jeden cudowny hak Człowiek jest istotą społeczną. Jeśli będziecie szukać najpopularniejszych ludzi w danej kategorii, to jest spora szansa, że nie mają potężne zasięgi, oni są drodzy. Ale zgadnijcie co, mnóstwo ludzi, którzy są popularni w danej kategorii, oni się muszą gdzieś inspirować. E, zróbcie sobie kiedyś takie ćwiczenie, gdzie y, Kuba mówi, wow, ale ta animacja spalania. E, <laughs> keynote, Jakub, także keynote, wiesz, PowerPoint tego nie potrafi. Więc e, i to jest chyba jedyny raz, kiedy ja używam jakichkolwiek efektów w tym kinocie. nie? E, chociaż nie, mam jeszcze takie slajdy gdzieś tam, gdzie coś spada i dymi. Jest, jest taki efekt, który nazywa się kowadło, więc, więc e, to. A, e, natomiast czekajcie, wracając do, do, do tego, o czym rozmawiamy. Mm, nie szukajcie najpopularniejszych, bo was to będzie wiele kosztować. Szukajcie tych, których, ob, których obserwują ci najpopularniejsi. Zróbcie sobie kiedyś taki graf. Gdzie macie jakąś niszę, typu właśnie dietetyka, fryzjerstwo czy cokolwiek innego, e, bierzecie sobie największych z tej niszy, a potem mapujecie tych ludzi, których oni obserwują. I się okazuje, słuchajcie, że są takie punkty styku, że oni wszyscy obserwują ludzi, którzy niekoniecznie są tam specjalnie popularni, ale no są, że tak powiem, takimi trailblazerami, czyli tymi gośćmi, którzy przecierają szlak dopiero, i do nich idźcie. Idźcie do nich, dlatego że oni nie mają zasięgów, oni nie będą tak specjalnie drodzy, ale w momencie, kiedy ci przecieracze szlaku pokażą coś, no to w tym momencie ci ludzie z zasięgami, na których wam zależy, oni sami z własnej woli do czegoś takiego przyjdą, do jakiejś nowości czy, czy czegokolwiek innego. I to jest, słuchajcie, strategia, której absolutnie bym spróbował. I to jest jedna ze strategii influencer marketingu. Natomiast, kiedy rozmawiamy o marketingu wpływu, to wróćmy do mojego krajobrazu. I tutaj chciałem Wam powiedzieć, bądźcie wszędzie. Po kolei, ale wszędzie. Czyli, okej, okay, mam sobie konto na Instagramie, mam sobie konto na LinkedInie, nie mam podcastu, nie mam mnie w radio, nie mam w telewizji, nie mam na konferencjach. Natomiast po kolei to jest maraton, to nie jest sprint, słuchajcie, będziecie w stanie sobie, sobie coś takiego ogarnąć. I wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli cykle. Dużo łatwiej jest pracować, jeśli nie wymyślacie od zera, ale podstawiacie do wzoru. Czyli mamy te metamorfozy, mamy te feedbacki i tak dalej, tak dalej. Jest tego dosyć sporo i warto się w coś takiego zainteresować. I kolejna rzecz, o której chciałem z wami pogadać, to jest coś takiego, co nazywa się poziomy treści. Poziomy treści, czyli tak naprawdę tak zwana piramida zaangażowania. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są w stanie się mało zaangażować. I jest bardzo mało ludzi, którzy są w stanie się bardzo zaangażować. Zobaczcie jeśli spojrzycie sobie na moje media społecznościowe, ja mam po kilkadziesiąt tysięcy obserwujących na każdej platformie. Ale was tutaj jest w tej chwili nie wiem kilka setek, yy, więc jesteście jakby Krem de la creme, tak? Śmietanką jesteście tych ludzi, którzy byli w stanie się zaangażować o konkretnej godzinie. Siedzicie ze mną już, już, już ponad godzinę. E, po pierwsze jestem wam w diabły wdzięczny. Natomiast e, po drugie mm, to jest jakby oferta dla ludzi z dużym zaangażowaniem, małym zaangażowaniem. Tak? Więc, więc e, to. E, I miejcie takie rzeczy. Miejcie oferty dla ludzi, którzy są w stanie się zaangażować bardzo i miejcie oferty dla ludzi, którzy są w stanie się zaangażować tylko troszkę. E, a jednym z elementów tego zaangażowania tylko troszkę jest przekształcenie na przykład tej potężnej dawki wiedzy, którą dostajecie teraz, w coś takiego, co nazywa się snackable content, czyli treść przekąska, treść do skonsumowania natychmiast. Czyli ja sobie mogę wziąć, nie wiem, jeden slajd z tego, o czym mówię, nakręcić 10-15 sekundowy filmik i wrzucić to dla ludzi, którzy nie są gotowi się zaangażować jakoś specjalnie, ale z kolei to małe zaangażowanie pójdzie w tysiące. Więc z jednej strony jedno, z drugiej strony drugie. To nie jest gra albo, albo. Yy, musicie mieć jedno i drugie. Więc, więc, z jednej strony, duże, angażujące materiały dla tych ludzi, którzy są najbardziej zaangażowani, a z drugiej strony, małe materiały, nad którymi prawdopodobnie nie będziecie musieli się specjalnie napracować. Yy, więc, więc to. I te z dużym zaangażowaniem to są na przykład newsletter, grupy na Facebooku, blogi. Słuchajcie, artykuł na blogu wymaga przeczytania, nie wiem, w 5-8 minut. W kategorii internetu to jest wieczność. Natomiast mogę ten artykuł na blogu pociąć i mogę z nim zrobić różne, różne inne rzeczy. Sekret wam wyjawię. Mam kanał na YouTubie. Znaczy, to nie jest sekret. Jesteście na YouTubie. Ale dwa najpopularniejsze filmy na tym kanale na YouTubie według aktualnych statystyk: Pierwszy nazywa się Netflix, historia Netflixa, a drugi nazywa się Design System. I teraz to są filmy długie. Jeden ma kilkanaście minut, jeden ma osiem minut, ale one nie są nowe. Oba te filmy, słuchajcie, to jestem ja, stojący dokładnie przed tą samą kamerą, czytający z promptera artykuł na blogu, który napisałem w 2017 roku. Eee, I od. Odpicowanie kontentu. Oczywiście potem Kamil Marek zrobił genialny montaż do tego, więc, więc to, ale odpicowanie takiego kontentu też jakby nie zajmuje specjalnie dużo czasu, a jesteście w stanie angażować zupełnie innych ludzi na zupełnie innym poziomie, bo ja jeszcze z tego sobie porobię jakieś rolki, potnę to i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc w ten sposób możemy do tego podchodzić. Socjale? Absolutnie róbcie socjale. Natomiast. Na bardzo konkretny sposób. Um, to znaczy, że y, socjale powiedziałem Wam rozrywka i wiedza. E, jeden z moich ulubionych przykładów wszechczasu, to, to jest stary przykład, to co w tej chwili pokazuję. E, to jest y, amerykańska sieć burgerowni, która nazywa się Wendy's, która robi w, w socjale w sposób taki niegrzeczny. Pstrykają się z różnymi innymi y, y, sieciami, natomiast y, pstrykają się również z użytkownikami. E, Ryanair czy Biedronka też słynie z takiej. Troszeczkę nieuprzejmej komunikacji, i ludzie to absolutnie kochają. I jeden z moich ulubionych przykładów, słuchajcie, to jest człowiek, który pyta Wendy's, Wendy's, ile kosztuje Big Mac? A oni mu odpowiadają Twoją godność. nie I, i teraz ja absolutnie, słuchajcie, jestem wielkim fanem takiego właśnie podejścia, tak? takiego podejścia, gdzie robimy rzeczy, które są czasem niespodziewane, a stają się wiralami. Jak chcecie, wirale to Kuba Biel ma genialny kurs na temat wirali, który Absolutnie warto. E, wszystko wam będę sprzedawał teraz, także ten. E, natomiast e, chcę Wam powiedzieć, słuchajcie, że w mediach społecznościowych ludzie chcą rozrywki. Dajcie im rozrywkę. W mediach społecznościowych ludzie oglądają z jednym właściwie nastawieniem, co ja będę z tego miał, więc pokażcie im, co oni będą z tego mieli. I mówiłem wam też o walucie społecznej, a waluta społeczna odpowiada na pytanie, czy jest o czym gadać, czy jest coś, o czym ja będę mógł ze znajomymi pogadać. Teraz jeśli wy mi pokazujecie po prostu zalety waszego produktu, to sorry, ale jeśli nie jestem psychofanem waszego produktu, waszej marki, waszej kategorii, to ja nie będę o tym rozmawiał ze znajomymi przy następnym jakimś tam e, naszym spotkaniu. Natomiast jeśli... Zrobicie coś zabawnego, pokażecie tak, jak ja wam to Wendy's pokazywałem. To jest coś, co ja zupełnie spokojnie mogę opowiedzieć jako dowcip, um, no i jestem właściwie ambasadorem marki. Tak więc jesteście, scójcie, redaktorem naczelnym e, waszych własnych mediów społecznościowych, i fraza, którą powinniście gdzieś tam powtarzać, to jest: Trzeba to kurde umieć opowiedzieć. I jeśli potraficie ubrać to w historię, no to jesteście dużo lepsi. W generowaniu potężnego zaangażowania w mediach społecznościowych, i tak dalej, i tak dalej. I jedno z ostatnich narzędzi, które chciałbym Wam pokazać, to jest narzędzie macierzy wzrostu, które no, pozwala nam złożyć do kupy pewną fajną strategię marketingową. Żeby ogarnąć, słuchajcie, macierz wzrostu, musimy zrobić coś, na co nie mamy czasu. Więc więc ja zajawiam tylko temat. No bo umówmy się, chciałbym się zamknąć jakby w 90 minutach. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wy też nie macie specjalnie wieczności, żeby tutaj ze mną siedzieć. A potrzebuję wam pokazać narzędzie do mierzenia marketingu i to narzędzie nazywa się pirackie metryki. Znowu na Idrasilu jest cała lekcja na temat, na temat tego, w jaki sposób tych pirackich metryk używać. Ja się muszę przez to przegalopować. W czasie, tego, w czasie tego webinaru. Jest pięć pirackich metryk. Pierwsza nazywa się Acquisition. To jest kwestia pozyskania. Ona wymaga stworzenia czegoś takiego, co nazywa się centralny punkt Styczności z Marką. To jest miejsce, w którym dochodzi do transakcji. Macie mierzyć, ile ludzi wchodzi na waszą stronę internetową, to jest centralny punkt styczności z marką, albo do waszego fizycznego sklepu, jeśli macie warzywniak na osiedlu, bo to jest wasz centralny punkt styczności z marką, to jest miejsce, gdzie dochodzi do transakcji. Macie nie tylko mierzyć, ale macie też zastanawiać się nad sposobami, w jaki sposób zrobić to lepiej, optymalizować. Tak? Eee, ale czekajcie, bo jest ich pięć tych pirackich metryk. Druga piracka metryka nazywa się activation. Eee, aktywacja wprowadza pojęcie małej konwersji. Mała konwersja to jest coś, co odróżnia Waszego potencjalnego klienta od Apacza. Apacz, słuchajcie, to jest ten człowiek, który, wiecie, jak chodzi po sklepie, wy zapytacie, czy możecie mu w czymś pomóc, on mówi, Apacze tylko. Nie? Więc, więc on nie będzie waszym klientem, on nie zamierza od was, od was kupować. Natomiast potencjalny klient tak. I teraz, jeśli ja postawię jakieś miejsce pomiaru, na przykład w przymierzalni w sklepie odzieżowym, no to tam z, dużym, z dużo większym prawdopodobieństwem są potencjalni klienci niż Apache. I teraz małą konwersją jest na mojej stronie, na przykład zapis na newsletter. Małą konwersją, słuchajcie, jest śledzenie mnie na socjalach, dlatego że ja wiem, że jesteście zainteresowani marketingiem, akurat mówię o marketingu na socjalach. Nie? Wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy jest dla mnie małą konwersją. Mała konwersja, a nie duża, dlatego że to jeszcze nie jest zakup. Na razie jeszcze się trochę macamy, ale to w ten sposób wygląda. I to są, słuchajcie, dwie pirackie metryki na A. Jeszcze są trzy na ry. Pierwsza nazywa się retention. Jak dobrze jesteście w utrzymaniu uwagi? Jak dobrze jesteście w. Jeśli już zapisałem się na ten newsletter, to czy wy go ode mnie czytacie i czy go otwieracie? Jeśli już wysłaliście mi zapytanie ofertowe, ja odpowiedziałem. Czy kontynuujemy tę rozmowę, czyśmy się zostawili. E, czy jeśli zapisaliście się na moje media społecznościowe, czy potrafię was zaangażować i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc, więc to w ten sposób. Potem jest piracka metryka, która nazywa się revenue, czyli przychód. Tutaj mierzymy kasę, ile ludzie ci płacą, jak często i tak dalej, i tak dalej. I to jest dosyć ważne w modelu biznesowym, żebyście rozumieli tę kasę, ten przychód. Tam są dwie takie główne metryki... O których musielibyśmy pogadać. Pierwsza nazywa się Customer Lifetime Value, czyli wartość całej kasy, którą zostawia wam klient, który od was kupuje przez cały okres swojego bycia z wami. A druga, bardzo charakterystyczna dla biznesów subskrypcyjnych, to jest Monthly Recurring Revenue, czyli powtarzalny przychód miesięczny. I to jest też dosyć ważna metryka. Igrassil na przykład żyje z MRR-a. Tak? To znaczy, że jak mamy sobie spotkania cotygodniowe z ludźmi, którzy tego Igrassila tworzą, no to. Mamy takiego Excelka i, i sobie w tym Excelku te mrr -y rozliczamy, czy wyszło nam, czy nie wyszło w tym tygodniu, i tak dalej, i tak dalej. E, no i oprócz tego, że mierzycie, musicie mieć pomysły na to, w jaki sposób to zoptymalizować. E, no i potem słuchajcie, przychodzą referrals, czyli polecenia, jak często cię polecają, jak często przychodzą z poleceń, z w mediach społecznościowych, i tak dalej, i tak dalej. się przez to, e, dlatego że no, nie mam czasu, natomiast w tym kursie, o którym rozmawialiśmy, czyli w tym marketingu w e commerce który leży na zakamarki marki.pl. E, tam jest to dokładnie omówione, jest, jest jakby wielka lekcja na ten temat, więc jakbyście kodzik sobie chcieli zeskanować, to teraz można. Ale uwaga, ten kodzik będzie przez chwilę, bo ja potrzebuję do następnego slajdu się. Jeszcze nie jesteśmy tu po to, żeby się reklamować strasznie. Bo macież, słuchajcie, potrzebuję Wam kolejną pokazać. I ta macierz kolejna, ona wymaga. Wprowadzenia pirackich metryk. Zobaczcie na kolumnę. Acquisition, activation, retention, revenue, referral. Tak? E, więc więc e, to w ten sposób wygląda. E, więc e, potrzebujemy tych, tych elementów, dlatego że po lewej stronie to, co wprowadzimy do tej macierzy, to są poszczególne kanały waszego marketingu. Czyli pierwszym podstawowym kanałem, i to będę wam powtarzał, słuchajcie, niezależnie od tego, w którym roku robicie marketing, e, są dwa. Filary waszego marketingu. Pierwszy nazywa się WWW, a drugi nazywa się e-mail marketing. To są te, które należą do was, miejsca. To są miejsca, których nikt wam nie zabierze i absolutnie, jakby powinniście mieć i stronę WWW i e-mail marketing. Zwłaszcza, że na przykład po, w porównaniu do mediów społecznościowych czy płatnych reklam, one generują dużo większe zaangażowanie. Na to też są badania, więc, więc miejcie to. Ale czekajcie, będę klikał dalej. Potem mamy content marketing. Potem mamy, słuchajcie, całe SEO. Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, czyli optymalizację pod Google i marketing w wyszukiwarkach. Potem mamy social media. I teraz zobaczcie, jak małą częścią całego marketingu waszego są social media. Są jednym rzędem na tej wielkiej macierzy. I żeby było weselej, powiem Wam jeszcze coś dołującego: ta macierz obejmuje tylko i wyłącznie marketing online. Więc my w ogóle nie dotykamy żadnych banerów, gazet czy, czy, czy czegokolwiek innego, tak? E, ale chciałbym właśnie zwrócić Wam uwagę na tę szerokość spojrzenia, którą, którą my tutaj mamy. Pay per click, czyli, czyli płatne reklamy wszelkiego rodzaju, Facebook ACY, Google ACY, one dostają swój własny rząd. E, lead nurturing, czyli rozwijanie leadów, e, lead magnety, przepychanie ludzi przez lejek sprzedaży, popychanie ich w lejku sprzedaży i tak dalej, tak dalej. Cała automatyka. To jest specjalny dział, nad którym się możemy zastanowić. Videomarketing, który również w tym kursie ma cudowną lekcję, słuchajcie, z której jestem mega dumny, a propos wideo No i lejek sprzedaży, o którym rozmawialiśmy. To jest, słuchajcie, cała macierz wzrostu, e, którą powinniście mieć rozłożoną, i spojrzeć na wasz marketing właśnie z tak szerokiej perspektywy. I teraz patrzcie, w jaki sposób się jej używa. Używa się jej w taki sposób, że ja się zastanawiam, na przykład, w jaki sposób mogę użyć e-mail marketingu żeby ściągnąć nowych, potencjalnych klientów e, do mojego, mojej, mojej firmy, mojego e-commerce'u. I odpowiedź jest bardzo prosta. Siadacie, kminicie, mówicie, dobra, zrobię jakiś white paper. E, zrobię jakiś white paper, e, e, który przyciąga ludzi. Nie wiem, jeśli jestem dietetykiem, e, no to zrobię, nie wiem, rzeczy, których nie powinieneś jeść, jeśli odchudzasz się na wakacje. Tak? E, daj mi swój adres e-mail i ludzie wam dają swój adres e-mail. <laughs> Więc to. E, Zastanawiam się znowu, w jaki sposób mogę użyć e-mail marketingu, żeby zwiększyć przychód, żeby zwiększyć pieniądze. No i to jest, słuchajcie, jedna rzecz, znowu dosyć szokująca, ale czasem rozmawiam z moimi klientami, doradzam im i opowiadam takie, takie rzeczy. Pytam, kiedy ostatni raz, jeśli masz bazę e-mail marketingową, kiedy ostatni raz wysyłałeś ludziom jakąś atrakcyjną ofertę tym mailem? I ludzie mówią. No, nie, mam e-mail marketing, piszę co u mnie, ale tak właściwie nie wysyłam oferty. I teraz pomyślenie sprawia, że mówisz: Dobra, mam e-mail marketing, i teraz to, czego potrzebuję, potrzebuję, żeby ludzie mi płacili więcej. Co mogę zrobić? Mogę im wysłać jakąś ofertę. W jaki sposób mogę sprawić, żeby ludzie mnie bardziej polecali? Mogę im mailem wysłać jakiś kupon zniżkowy i tak dalej, i tak dalej. To jest sposób, w jaki o tym myślicie. Mam content marketing, więc wjeżdżam, słuchajcie, z nowym rzędem. W jaki sposób mogę na przykład w moim content marketingu sprawić, żeby więcej ludzi się zapisywało na newsletter. A no mogę mieć taki post na mediach społecznościowych, który nie pisze o tym, jaki jestem fajny, nie pisze o tym, jakie mam produkty, tylko ten post w mediach społecznościowych mówi, zapisz się kuna na newsletter. I ja, słuchajcie, w tym programie, który wam pokazywałem, w tym publerze, mam te posty zaplanowane jako powtarzalne, nawet nie muszę o nich pamiętać. To znaczy, że ze dwa razy w miesiącu, na wszystkich moich socialach, powinien ukazać się taki wpis, e, który Linkuję tylko i wyłącznie do strony newsletter i mój weź się kuna, zapisz. I to jest coś, co sprawia, że tak naprawdę mam więcej tych konwersji, małych konwersji, tak? A skoro już ludzie tam są, no to na przykład mam onboarding do różnego rodzaju, nie wiem, rzeczy zrobione. Na Igdrasilu na przykład kursy nie są pokazywane od razu. Tylko lekcje wyłażą nowe co tydzień właśnie po to, żeby zwiększyć ten parametr retention, żeby zwiększyć ludzi, którzy wracają, żeby oni mieli po co wracać i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to w ten sposób wygląda. I myśląc o tym w ten sposób, możecie zapełnić całą tę tabelkę i to jest dobrze stworzony, porządny, słuchajcie, strategiczny plan marketingu. I on w ten sposób wygląda. Marzyna pyta, do kiedy obowiązuje cena podana pod QR-em. Ustawiłem chyba do jutra, do północy. Także yy, w, ten sposób to, w ten sposób to wygląda. Um, I ostatnie, słuchajcie, elementy modelu biznesowego. Już zbliżamy się naprawdę do końca. E, kluczowe aktywności. Bez czego twój biznes nie zadziała? Czyli, nie wiem, procesy produkcji, obsługa reklamacji, odpowiadanie na zapytania, systemy automatyzacji i tak dalej, tak dalej. Musicie takie rzeczy mieć. Kluczowe zasoby. To jest coś, czego wasz biznes też potrzebuje, dlatego że macie fizyczne zasoby, jakieś materiały do produkcji, ale macie też na przykład takie zasoby, które się nazywają intelektualno-prawne. Patenty, zezwolenia, jakieś i tak dalej, i tak dalej. Macie zasoby ludzkie, macie zasoby finansowe. W momencie, kiedy coś planujecie i nie macie wystarczająco dużo zasobów, no to właściwie leżycie. No i jednym z ostatnich elementów, słuchajcie, są kluczowi partnerzy czyli kogo my tak naprawdę potrzebujemy jakichś dostawców, odbiorców, doradców, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób to wygląda. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, co chciałem Wam powiedzieć, to jest na razie tyle. E, przypominam o meetupie do zeskanowania. Tutaj nie ma żadnego ograniczenia czasowego a propos tego, co Marzyna pytała. Ta cena jest stała, tak? Dla Igan jest jedna, dla, dla innych jest druga. Natomiast e, chciałem sobie zostawić jeszcze troszeczkę przestrzeni e, na pytania od was. To znaczy, że jeśli macie jakiekolwiek pytania, to teraz będzie ta niezręczna cisza, kiedy ja czekam przez 10-15 sekund, aż one się pojawią. E, a potem spróbuję wam na te pytania odpowiedzieć. E, teoretycznie powinienem jakąś melodyjkę przygotować na, na ten czas oczekiwania, ale wtedy jakbym miał melodyjkę z jakimiś prawami autorskimi, to YouTube by nas wyciął. E, a propos, to wy piszecie pytania. Ja mam anegdotkę. Jak Kamil zrobił montaż tego filmu o Netflixie? Tam jest taki fragment, e, gdzie założyciele Netflixa wysyłają płytę Patsy Klein e, do siebie, żeby sprawdzić, czy, czy ona dojdzie pocztą. E, I Kamil wrzucił tam kawałek, naprawdę malusienki kawałek piosenki Patsy Klein. E, YouTube oczywiście e, powiedział: aah. Schronione prawem autorskim. Wszystkie inne rzeczy nie, ale akurat ta piosenka tak. No i wyłączył tam nam możliwość zarabiania. I miałem do wyboru: albo wywalić piosenkę Patsy Klein i zarabiać na tym filmiku, albo zostawić ją. Stwierdziłem. Mam zdywersyfikowane źródła przychodu, będziemy mieli piosenkę Pacy Klein. Nie zarabiam na tym filmiku, więc, więc to w ten sposób wygląda. Radek pyta, czy udostępnię prezentację. Nie, chyba nie. Zwłaszcza, że nie od wszystkich Was mam adresy e-mail, bo niektórzy się zapisywali przez formularz, a niektórzy po prostu przez YouTube, a więc, więc nie jestem w stanie. Eee, Ania zapytała Paweł, z jakich narzędzi AI korzystasz? Eee, korzystam z czego ja korzystam? Korzystam z hejgena. Hmm dosyć intensywnie. Korzystam z Eleven Lapsów do klonowania głosu. Korzystam z czata GPT. Właściwie moi ludzie w firmie mają płatne konta na czacie GPT, dlatego, że to jest jedno z takich narzędzi, które nam bardzo mocno pomaga w, w robocie. Więc, więc to. Myślę, z jakich jeszcze narzędzi AI korzystam. Mam wstawki AI właściwie do bardzo dużej ilości narzędzi, czyli Publer, którego wam pokazałem. On ma narzędzie do generowania postów, z którego korzystam rzadko, ale, ale od czasu do czasu zdarza mi się. Um, natomiast no większej rzeczy załatwiam w właśnie w open AI-owym czacie GPT, w płatnej wersji, która mi również generuje obrazki, czyli na przykład właśnie miniatury na YouTube'a, zarówno do filmu o teraz tego ostatniego o design systemie, jak i jakieś tam, nie wiem, manipulacje na randkach, robione absolutnie przez, przez AI, więc, więc ja tylko nakładam tam napisy. Więc, więc to. Jakie funkcje, narzędzi do automatyzacji marketingu polecasz, a które uważasz za zbędne? Słuchajcie, jedna z absolutnie podstawowych funkcji, bez której nie wyobrażam sobie życia, to są mail triggery. Czyli wszelkiego rodzaju narzędzia, które wysyłają klientowi maila w momencie kiedy on coś zrobi albo czegoś nie zrobi. Więc więc cały e-mail marketing można cudownie oprzeć na, na różnego rodzaju automatyzacjach. Oczywiście nie można przesadzić, tak? Ale słuchajcie, najprostszy przykład. Jeśli macie e-commerce, musicie mieć maila, który jest wysyłany po porzuconym koszyku, czyli klient Zrobił połowę zamówienia, nie dokończył, e, ścigacie go mailem, tak? E, ścigacie go mailem, dlatego że to jest ktoś, kto taki mail może Wam bezpośrednio przynieść pieniądze. Jeśli ludzie się Zapisali na webinar, czy jeśli ludzie, nie wiem, wchodzą na konkretną stronę internetową, coś tam zrobią, zapiszą się, idą automaty. Mam newsletter, słuchajcie, który jest zautomatyzowany w taki sposób, że jak się zapiszecie na mi Brunner, czyli czy na ten mój darmowy newsletter, to pierwsze 10 maili, które dostajecie w ciągu pierwszych 10 tygodni, one są zautomatyzowane. To znaczy, że one są napisane wcześniej, one są zaprogramowane, żeby wychodzić co poniedziałek, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to, to, to jest jedna z takich automatyzacji. Druga rzecz, którą bym polecał, słuchajcie, to są CRM-y. Wszelkiego rodzaju automatyzacje, znowu. W oparte o e-mail, ale takie, gdzie ktoś wypełnia formularz kontaktowy na stronie, ja nie muszę przeklepywać tych danych do systemu CRM, czyli systemu do zarządzania kontaktami z klientami, tylko robi się to automatycznie, zadania są przydzielane i tak dalej, tak dalej. Więc to no i ManyChat, który dla wielu ludzi, słuchajcie, jest naprawdę transformacyjnym narzędziem, szczególnie jeśli no, robicie biznes mocno oparty na media społecznościowe. Nie są w stanie się nachwalić, słuchajcie, ManyChata, więc, więc to, są, to są takie rzeczy, które uważam, że powinniście. Natomiast nie ma co przesadzać z automatyzacją na początek. To jest coś takiego, co im bardziej masz biznes ułożony, w sensie są powtarzalne procedury, tym łatwiej i szybciej będzie ogarnąć takie, takie automatyzacje. Ja nie ma pytanie. Jestem absolutnie, w, w, wydaje mi się, że w stanie zgadnąć, jakby co to jest za pytanie. E, e, a jeśli ja jestem B2B, to doceniam direct message na Instagramie. E, czy zwracasz uwagę na taki temat, poza tym, gdzie moje pieniądze z e, Ty nie jesteś moim dzieckiem, więc jakby nie, nie masz moich nie mam Twoich pieniędzy z komunii. E, e, natomiast e, czekaj, bo muszę złapać to pytanie poprzednie. Jeśli ja jestem B2B, to doceniam direct message na Instagramie. Ty, to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie faktu, czy nie do końca zrozumiałem. E, nie do końca też czuję różnicę. Znaczy, że no jeśli jestem B2B i korzystam z tego Instagrama, znaczy, że po drugiej stronie jest człowiek, więc, więc wydaje mi się, że do, docenię to, ale nie do końca e, e, znowu musielibyśmy o tym porozmawiać. Co, ile warto publikować na mediach społecznościowych? E, jest takie badanie, które nazywa się Half-Life. E, to termin z fizyki, połowiczny czas rozpadu, który pokazuje. Jak długo ludzie reagują na Wasze posty w mediach społecznościowych? I znowu, nie mamy czasu omówić całego tego badania, ale, jakby, żeby rzucić Wam kilka przykładów. E, połowiczny czas rozpadu postu na Facebooku wynosi 24 godziny, co oznacza, słuchajcie, że Wasz post zbiera jakieś połowę reakcji wszystkich w ciągu 24 godzin. Połowiczny czas rozpadu postu na LinkedInie wynosi 48 godzin, co oznacza, że jakby połowa reakcji jest zgarnięta po 48 godzinach i ten post potem powoli umiera. E, to, co teraz powiem, nie jest poparte żadnymi badaniami. Natomiast my mamy taką praktykę, staram się to robić, że wrzucam, słuchajcie, raz na dwa half-lifey. To znaczy, że jeśli czas rozpadu wynosi 24, to staram się wrzucać raz na 48. Jeśli czas rozpadu wynosi tam 48, to raz na 4 dni jest, jest zupełnie wystarczająco. Ale to jest moje czucie, które nie jest poparte żadnymi badaniami. Zresztą nie, nawet nie, nie do końca sam się sztywno tego trzymam. Natomiast faktem jest, że nie możecie publikować za rzadko. Dlatego, że w tym momencie, no niestety, te algorytmy, które są nastawione na właśnie taką częstotliwość, e, was wywalają. Więc, na przykład, słuchajcie, jak wrzucam rolki na Instagrama, to znowu mam taką gadkę troszeczkę z wami, troszeczkę ze sobą, że jak roleczka mi zgarnie 10 tysięcy wyświetleń, to wrzucam następną. Jeśli akurat mam w kolejce, ale no, jak nie mam w, kolej w kolejce, to się nic wielkiego nie stało. Tak? E, więc. E... To mniej więcej w ten sposób wygląda. I znowu nie traktuję tego mega sztywno, dlatego, że wrzucam dokładnie te same treści na Instagrama i na, na przykład TikToka. E, I czasem są roleczki, które, nie wiem, chwycą lepiej na TikToku, są takie, które na Instagramie. E, zdradzę wam sekret, wiecie, jakie rzeczy najlepiej chodzą na Instagramie? E, takie, które mówią, jak się wybić na Instagramie. Tak, jakby na TikToku ludzie normalnych rzeczy słuchają, natomiast na Instagramie tylko, jak się wybić na Instagramie. E, więc to. E, Michał pyta, z jakiego CRM-a korzystam. Korzystam z HubSpota. I od dłuższego czasu, i, i szczerze mówiąc, jestem coraz bardziej do niego przywiązany, coraz więcej funkcji do niego, bo on, on jest potężny, tak. E, natomiast e, korzystam z niego przede wszystkim dlatego, że ma równie potężny, darmowy kawałek, czyli możecie za darmo trzymać tam, nie wiem, do 50 tysięcy kontaktów w tym HubSpotcie. E, natomiast ma cudowny, taki bagienny system wciągania, wciąga jak chodzenie po bagnach, e, w kolejne funkcje, i tak dalej, i tak dalej, i, i ja to czuję. Że mnie wciąga, ale szczerze mówiąc jest, jest bardzo wygodny, łączy się ze wszystkim, co, co może, więc, więc y, jestem bardzo zadowolony z Hubspota. E, polecam Hubspota. Więc, więc y, to. E, słuchajcie, 2029. To chyba by było na tyle. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jak to mówią w social mediach, tapujemy, tapujemy. Czyli nie, zupełnie poważnie. Jeśli było fajnie, napiszcie w mediach społecznościowych, że było fajnie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli chcecie sobie ogarnąć te zakupy, o których rozmawialiśmy, również będzie mi bardzo miło, jeśli sobie ogarniecie zakupy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, do mnie piszcie. Tak, jakby formularz na stronie jest czynny. Zaglądam też, słuchajcie, w komentarzach na mediach społecznościowych, ale rzadziej jestem wielkim fanem maila. Również w biznesie, więc, więc ten. Eee, Michał pyta, jakie są trociny dla gabinetu rehabilitacji, co byś podrzucił. Eee, różnego rodzaju, twoimi trocinami, i, i to jest, słuchajcie, mm, zupełnie poważnie, u mnie też jest tak, trocinami tego rodzaju działalności jest wiedza. Eee, to znaczy, że przychodzi do mnie pacjent, znaczy do, dobra, do ciebie przychodzi pacjent, do mnie przychodzi klient e, z jakimś schorzeniem. Spędzasz trochę czasu na rozkminieniu tego schorzenia i leczysz tego pojedynczego człowieka, ale potem jesteś w stanie w mediach społecznościowych powiedzieć mam wiedzę na temat tego, w jaki sposób leczyć to schorzenie e, i ta wiedza na dzisiaj jest dla ciebie trocinami, no bo to by już człowiek zapłacił, e, ale dla wielu ludzi... Fakt, że masz tę wiedzę, fakt, że dzielisz się jakby całą tą wiedzą, fragmentem tej wiedzy, o rany, jak bardzo jest wartościowy. Więc, więc to w ten sposób bym, bym o, tym, o tym pomyślał. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Idźcie, bawcie się dobrze. Dobrego wieczoru. Pa, a. A z Iganami widzę się jutro o dziewiątej. Pa.